Siema. Fryderyk z tej kozią strony, to ja. No i oczywiście tutaj od razu tweet przed wejściem na antenę od razu zauważyłem. Śmieszny tweet. Ile ja tu mogłem mieć lat? Bo to było 2012, tak jak zresztą zrobiłem retweeta, tutaj widzicie. Był ten turniej, czyli ja miałem wtedy 46 lat tylko, nie? Więc to było sporo czasu temu. To był ten turniej, zobaczcie. Złote tarasy w kinie, tej sali takiej premierowej, nazwijmy to, nasza by tak nazywała. Oczywiście w grupie zawsze, ja na wszystkich turniejach miałem CLG Moscow 5 w grupie. Ja nie wiem, co za beznadzieja to była, nie? A oni byli zdecydowanie najlepsi w Europie wtedy, zresztą, no właśnie. I tutaj byli w finale, i na Dreamhacku, kiedy ich spotkałem na treningu, byli w finale. I jeszcze w regionalsach trafiłem na Moscow 5 w pierwszej rundzie. No ja nie wiem, te wszystkie moje większe turnieje międzynarodowe jakoś tak... Ja rozumiem, jakbym był o wiele słabszy i że tak powiem, nieważne na kogo bym trafił, ale na przykład... Autentycznie mi się wydaje, że od jakichś tam ekip, jak na przykład, nie wiem, to Team, na przykład jak patrzę na grupę A, według mnie byliśmy spokojnie na poziomie obu tych ekip, nie? A zawsze jakoś trafiałem na tych typów z Moskwy. No, co mam powiedzieć, no słabo na nich wygraliśmy, nawet nie pamiętam na kogo, Ocelot World, czyli to był późniejszy Giants. Ja nawet zapomniałem, że ja na nich grałem, o kurde. Oni nie byli najgorsi wtedy niby, nie? Oni wtedy byli chyba w LCS-ie europejskim, z tego co pamiętam. Więc dobre czasy. Dzisiaj straszny młyn miałem w tym tygodniu, więc nie jestem jakoś super, super dobrze przygotowany. Natomiast plan jest taki, że będziemy oglądać, co tam się stało w tym Fnatic vs T1, no bo myślę, że każdy się zgodzi, że gdzieś tam jest to spora niespodzianka. Od razu może, dobra, play-iny już były, omówię tylko tak pokrótce, co się działo w tych meczach, które były jak dotąd, nie? No więc w skrócie, tak, lecimy day per day. Gdzie tu są dni, no ludzie. O, tu main event. O, main event zresztą komentował, z tego co pamiętam, ten turniej, nie? Dobra, wyłączamy ten syf. A właśnie, tu jest wyniki głosowania, macie tutaj. Więc wygląda na to, że zdecydowanie ludzie chcą oglądać Fnatic na T1. Ale może coś tam też strzelimy na top 2, tak? Czyli na ten Rogue DRX, bo to też myślę, że jest niespodzianka. Przypominam, wczoraj Europa 3-0, natomiast pierwszego dnia tak dobrze nie było, nie? Więc od razu odpalamy pierwszy dzień. Przypominam, dzisiaj jedziemy dalej, więc też tam dam na koniec jakieś tam moje tipy, co ja myślę, że się stanie. Q&A też krótkie zrobimy. Last the Wild. Czy będę komentował Awards? Nie będę. Bo może ja to rozrysuję, bo to jest dosyć skomplikowane. Jest coś jak Paint Online? Okej, dobra, ej, naprawdę wygląda jakbym wrócił do czasów świetności mojej gry, nie? Kiedy to było? Dobra. Aha, dobra, ja nie chcę tak, jak się przybliżyć jakoś tak fajnie. Widok, powiększenie, zoom to window, proszę bardzo. No więc patrzcie, jest taki problem, tak? Tutaj, to jest skomplikowana sprawa dość, jest Worldsy w Polsacie, nie? Tutaj natomiast narysujmy jest Fryderyk, tak? Więc narysujmy Fryderyka. O, w ten sposób może go narysujemy. O, dobrze. I teraz tak, o co chodzi? Jaki jest problem, tak? O, jeszcze ja mam takie bardzo fajne włosy, co? I teraz tak, jaki jest problem, tak? Tutaj między mną a Wordsami w Polsacie, czekajcie, jak się robi strzałki, nie tak. To się łączy, tak? Okej, dobra, git. Jest problem, dla którego nie ma tego połączenia. I zaraz tu napiszę, jaki jest problem, tak? Tego połączenia nie ma, zmienię kolor może, gdzie się kolor zmienia. O, tutaj się zmienia kolor. O, X. I teraz tak, jaki jest problem, tak? Uwaga. Nie chce mi się o tej godzinie komentować. Ja nie dam rady, mam... co mam powiedzieć? Mam
robotę od, nie wiem, od codziennie, w tym tygodniu w ogóle mam dostawę do klienta, więc mam straszny młyn w tym tygodniu, ale nawet pół biedy ten tydzień, tak jakby, słuchajcie, no, ile ja już Wordsów komentowałem? Ja byłem na każdych Wordsach jak dotąd, oprócz sezonu pierwszego, więc teraz jest sezon 12, czyli wynika z tego, że 11, no 10 lat komentowałem. Bywałem na Wordsach w Ameryce, dawałem wam przykład na ostatnim streamie, że jest taki problem, że po prostu no, to nie są moje godziny, nie jestem na tym etapie życiowym. Czy to wina Polsatu? Nie, to nie jest wina Polsatu. Dziękuję za rekomendację produktów Firm Veggie Solutions. Jeden widz to zawsze coś. Więc chciałbym jeszcze kilka tysięcy takich rajdów z jednym widzem. Grosz do grosza i będzie kokosza, dziękuję. No i wiecie, problem jest taki, że w takich godzinach no nie da rady. No ja mam moją robotę, mam moją drugą robotę, mam moją rodzinę, no i na samym końcu jesteście wy. No taki mam priorytet ustawiony. Takie godziny są dla mnie niemożliwe. No nawet jakbym urlopy brał, to co z tego? No co, musicie zrozumieć jakieś dziećmi. Z dziećmi nie ma tak, że możesz sobie wybrać i dogadać się z nimi, że słuchajcie dzieci, bo... No ja mam w nocy tam robotę, więc będę musiał jutro później spać, więc możecie mnie nie obudzić? Nie ma czegoś takiego. Dziecko wstaje w miarę o stabilnych godzinach. To jest akurat plus u nas. Ja z żoną jesteśmy dobrze dogadani. Dobrze zaprogramowaliśmy dzieci. Nasze dzieci chodzą spać o 22, no między 22 a 23, a wstają od 7 do 8, między tymi godzinami. Ale musicie zrozumieć, jaki jest problem. Nie da się zmienić tych godzin. Ja nie mogę nagle powiedzieć dziecku, że jutro mnie nie budź, tylko ono wstaje o 7.30, tak jak jest wytresowane, bo piszecie tutaj, że ja nie wytresowałem dzieci. Dzieci są wytresowane, że wstają o tej samej godzinie. No niestety nie działa to tak, że one są w stanie dostosować się, więc nie da się. Owchłem, czy nie mogę godziny Wordsów zmienić. Próbowałem, wysyłałem maila do Riotu, do Pchejka wysyłałem maila i powiedział mi, żebym spadał. Nie? No dobra. Okej, więc teraz tak, co się działo oczywiście na Wordsach, spójrzmy jak grupy wyglądają. Ja, jak dobrze pamiętacie na ostatniej transmisji Esport Money, dałem Fnatic na ostatnim miejscu w grupie A. Bo wiecie, mega mnie to cieszy, że zawsze jak coś napiszę, albo powiem, że ktoś wygra, albo coś tam ble, to zawsze potem, jak ta drużyna wygrywa, czy nie, to piszecie do mnie, nie? I co, śmieciu? To dosyć łagodnie, tak? I co, nie zna się, czy coś tam? Wiecie, powiem wam tak. Z tymi wynikami to jest tak, że raczej i tak większość osób uważało, że przykładowo T1 wygra na Fnatic. Właśnie, nie mogę zobaczyć jakieś głosowanie, nie było może głosowania przed tym, przed startem meczu na przykład. No właśnie, bo czasem są, nie? Jest tu coś? Znaczy, co eksperci tutaj powiedzieli? No właśnie, nie dawali swoich typów eksperci? No, dajcie jakieś typy. Nie ma jakiegoś głosowania czy coś? No, chyba nie ma. No kiedyś były, nie? Że Analyst Desk musiał obstawić. To dlaczego teraz tego nie ma? Nawet w Polsce to mamy. Halo? Dobra, pewnie mówili, no nic, ale prawda jest taka, o dobra, tutaj mówicie na czacie, kurs był plus minus 5-1 na Fnatic, no więc wiecie jak to jest. Normalne jest to, że jak jest niespodzianka, to większość osób nie trafia. I takie, nie wiem, mówienie, że i co nie wierzyłeś, okej, no tak, nie wierzyłem. Ale to dlatego, że no wiesz, to jest rzucanie w ciemno i próbujemy przewidzieć, co się stanie. Na podstawie planów, na podstawie tego, co widzieliśmy, Fnatic nie wyglądało jakoś super świeże, nie? Ja osobiście uważałem, że rzeczywiście Hillsong miał kilka dziwnych gier, że to nie przejdzie na tym wyższym poziomie. Natomiast, co też mówiłem, to było w przypadku grupy B, jeżeli dobrze pamiętam, chyba tak. Z kolei mówiłem, że według mnie natomiast dużo może pomóc to, że na przykład jakaś drużyna była w play-inach i dzięki temu jest rozgrzana. Oczywiście stało się zupełnie na odwrót. Bo ja powiedziałem wtedy, że według mnie EG może... A może nie EG? O kim ja mogę mówić? Może o DRX? O jednej z drużyn z play-inów, czyli to musiało być...
albo EG, albo DRX, mówiłem, że okej, oni mogą wejść i zaskoczyć, nie? Oczywiście stało się zupełnie na odwrót, że to Fnatic zaskoczył w pierwszych dwóch mapach, a nie, chociaż tam wiadomo, że w Cloud9 to sprawa dyskusyjna, czy Fnatic rzeczywiście było faworytem. Natomiast gdzieś tam stało się na odwrót. I wiecie, tak to jest. Czasem ciężko jest powiedzieć, co się wydarzy. Ja uważałem, że T1 ma, że tak powiem, podłogę na tyle wysoko i że w ogóle w tej grupie uważałem, że EDG i T1 mają na tyle podłogę wysoko ustawione, że ciężko będzie na nich wygrać jakimś przypadkiem albo formą. Tak? Z kolei uważałem, że na przykład może tak być w przypadku takiej drużyny jak JT Gaming. No, im dłużej o tym myślę, tym bardziej na odwrót wszystko powiedziałem. Szczerze? Nie wiem, nie przejmuję się tym. Przecież, nie wiem, chyba nie o to chodzi, żeby dawać wam podpowiedzi na to, co macie na kuponach obstawiać. Chyba nie po to oglądacie to, co ja mówię, nie? To, po pierwsze, ten stream dla Ewinera, jak to by było w przeszłości, ale po drugie, no to nie jest sytuacja, gdzie ja wam... Okej, okay, no skoro jesteście tacy, mam po prostu obstawiać się odwrotnie jak ja. I właśnie, i zobaczcie, i zawsze by siadło, nie? Więc wiecie, no słuchajcie, no, jeżeli wy obstawiacie coś, żeby mecz był ciekawszy, to jest wasza sprawa. No, ja sobie po prostu oglądam mecze, bo jestem ciekawy, co tam się stało, tak? No, po tylu latach nie jestem już tak ciekawy jak kiedyś, ale dalej jestem ciekawy w sumie czasem, co się dzieje na tych Worldsach. Trochę, że tak powiem, siedzę w tym lolu, więc gdzieś tam ten. Ziomek M. Magura, jak ty nie masz wcale zaplecza w lolu, to na jakie podstawy takie predykcje? Coś tam tego Lola oglądałem, no tak jak wspominałem, no już mija te 12 lat chyba, czy coś tego Lola i oglądanie go, no nie wiem, bo tak samo mogę powiedzieć, że w zeszłym roku, kiedy Cloud9 wyszło z grupy, to oczywiście był ogromne nacieranie ludzi, co pisali, no i co nie wierzyłeś. Nie wiem, nie wierzyłem, no tak. Ale z kolei, no, jak widać, nie da się przewidzieć tego. Naprawdę, czasem jak się, zanim się zaczną mecze, to nie da się przewidzieć, co się staje. Na przykład patrzyliśmy na mecze w play-inach. Czy możemy powiedzieć, że Fnatic, patrząc na te mecze, wygra grupę A? Nie. Obecnie mają 2-0. Dalej to nie znaczy, że grupę A wygrają. Ja dalej uważam, że nie wygrają tej grupy. Oczywiście mając 2 punkty, zaczyna się już dyskusja, czy z grupy mogą wyjść. Pełna zgoda. Tak? Możemy zacząć dyskusję, czy z grupy mogą wyjść. Dalej uważam, że grupy A nie wygrają. No i wiecie, no tu jest takie, w każdych z tych typowaniach jest szukanie sufitu i podłogi. Tak? No, zgadzam się, że w przypadku Fnatic nie spodziewałem się, że tak dobrze zaczną. Natomiast z jednym miałem rację. Mam na to dowody. Na pewno o Humanoida się nie bałem we Fnatic. I zresztą na Esport Money mówiłem o tym, z tego co widziałem na Twitterze, dzisiaj to sprawdzimy, no to Humanoid radził sobie nieźle. Nie? Zobaczymy oczywiście dzisiaj bardziej szczegółowo. Natomiast na przykład ja się bardzo Wundera bałem. Nie? Więc też mnie ciekawi, co myślicie o Wunderze, bo ja myślałem, że on będzie miał bardzo ciężko w tej grupie. Nie? A z kolei uważałem, że Faker będzie na spokojnie i EDG Scout będą mogli sobie na spokojnie grać takiego range, nazwijmy to, zwiększacza i nawet jeśli Humanoid będzie miał jakąś presję, to co z tego? Inne linie wygrają dla EDG czy T1? No oczywiście zobaczymy, bo Fnatic, czy oni pauzują dzisiaj, czy nie? Nie, grają na EDG, bo grupa A jeszcze pauzy nie miała, czyli w dniu czwartym grupa A ma pauzę, tak? Więc no zobaczymy dzisiaj, o pierwszej mamy kolejną okazję, zobaczyć co się stanie. No jakby Fnatic miał 3-0... Nie wiem, czy możecie przychodzić do mnie, inaczej, nie wiem, zakazuję wam przychodzenia do mnie na Twittera, wejście brudnymi buciorami do mnie do domu, do mojej głowy i spamowanie mi, że ja powiedziałem, że Fnatic będzie słaby. No nie wiem, no, według mnie to na papierze tak było. No może z tym Cloud9 przesadziłem, że Cloud9 będzie wyżej niż Fnatic. Ale myślę, że każdy się zgodził, że Fnatic powinno być gorszy od EDG. T1, na razie mamy za sobą kilka BO jedynek. Jeszcze się aż tak nie cieszmy. Fnatic, dzisiaj będzie weryfikacja Fnatic, mój Iwanowski. No zgadzam się, no. Tak myślę, nie? Dobra, w grupie B. Ja jestem znowu zaskoczony, że... chociaż... Czy tak bardzo zaskoczony?
No w sumie myślałem, że Damon wygra na JDG. Chociaż nie. Poczekajcie, ja pamiętam, co ja mówiłem o tej grupie. Ja uważałem, że albo JDG, albo Damon nie dowiezie, ale nie mam pojęcia, które z nich. I z tego, co pamiętam, dałem, że G2 wychodzi z tej grupy na drugim miejscu. No, na razie nie wiemy nic. Nie? Jest jeszcze wcześniej, natomiast no, Damon wygrało z G2, nie? Więc... Nie wiem. Mam nadzieję, że G2 gdzieś tam wyjdzie z drugiego miejsca. Dzisiaj pauzują na JDG. No, idąc moim tokiem rozumowania, że albo JDG, albo Damon będzie nietykalne w tej grupie, no na razie się zapowiada, że JDG. No niestety, to beznadziejnie czasem się gada o tych sprawach, kiedy mamy no, na razie za sobą po dwie BO jedynki, nie? Więc zobaczymy, co będzie dalej. Ale powiem, no chyba myślałem, że G2, nie wiem, no właśnie, o czym my gadamy? No mieli jedną samą mapę, jedną dobrą. No ciężko sobie coś powiedzieć. Myślę, że draft. No nie wiem, no. Ale draft jednak polega na tym, że gracze też decydują, co zrobić, no. Więc jeżeli draft jest zły, to nie znaczy, że jesteś dobrą drużyną, no. Tak jakby, no jedno wynika z drugiego, no. Grupa C. Szczerze uważam, że to jest dla mnie spore zaskoczenie, że Rogue wygrało na DRX. Chyba nawet większe niż to, że Fnatic wygrało na T1, zakładając, że nie doceniłem Fnatic. Nie? Bo w moich oczach jest tak. DRX zajęło pierwsze miejsce w grupie w play-inach, co było niespodzianką pozytywną dla nich. Dwa. Meta się na tyle zmieniła, że ja miałem wątpliwości co do Rogue. Czyli kolejny minus dla Rogue. 3. No mimo wszystko DRX w teorii było rozgrzane po play-inach, w teorii mogli wejść tutaj z petardą, lepiej czując metę, też to się nie stało. Dla mnie jest bardzo zaskakujący pojedynek Rogue i DRX. Nie oglądałem tego, bo tak jak wiecie, cały dzień miałem zawalony, więc dopiero dzisiaj pierwszy raz obejrzę ten mecz razem z wami, bo mam nadzieję, że zdążymy. To mnie chyba bardziej zaskakuje na razie tak w ciemno patrząc niż T1 na Fnatic, nie? Ale tak patrząc na głosowanie, myślę, że wszyscy zgodnie uznawali, zresztą ja też, że Rogue ma najprawdopodobniej większe szanse na wyjście z grupy niż Fnatic. Dlatego chyba Fnatic, wygrana Fnatic aktualnie jest chyba większym zaskoczeniem. Też pamiętajmy, że trochę gdzieś tam zmarek z głośnych nazw, no Fnatic T1, no to są głośne nazwy. Chociaż no, nie mówię, że Rogue i DRX też nie są organizacjami, które są znane, nie? Więc też bez przesady, nie? Więc no tutaj zobaczymy, co ja myślę o tym Rogue. Nie wiem, to bardziej mnie to zaskoczyło niż Fnatic na T1, bo jeszcze tutaj mówię, miałem te argumenty, no dobra, ale Fnatic grał te play-iny, może T1 coś tam w drafcie zrobiło, nie? Więc nie wiem, co o tym myśleć w kontekście Rogue na DRX. Nie wiem, no jestem w szoku, tak? No i tak samo, nie wiem, no widzicie, to jest, zobaczę, co będzie dalej, ale na razie trzeba wszystko zwalić na BO1. Bo widzicie, w grupie Deskoi zadziało się na odwrót. Gdzieś, gdzie Genji był, no myślę, że totalnym faworytem, że wszyscy się z tym zgadzają. No Genji wyglądali jak najlepsza drużyna na świecie. Oczywiście na razie była jedna BO1. No ale znowu jest ten argument, no RNG więcej grało już na tym turnieju, może RNG bardziej rozegrane. Przypomnijmy sobie, że RNG przegrało dosyć prosto przeciwko DRX, bo oglądaliśmy ten mecz razem i pamiętacie, no RNG miał team, który chciał wygrać, w sumie mieli narzędzie do tego, zhejtowali topa, a potem w midgame nic nie byli w stanie zrobić i po prostu była kontrolowana gra ze strony DRX i po prostu DRX wygrało. I tutaj mamy GNG, drużynę, która zaorała totalnie NCK i przegrywają. Więc widzicie, no nie da się. Nie da się czasem przewidzieć, co się dzieje. Więc na razie po pierwszych dwóch dniach no dużo mądrali pisze. Na MSI pamiętam, jak G2 zaczęło mocno, no to wszyscy też byli mądralami. Wiadomo, że wtedy to i nawet człowiek zaczął wierzyć w to G2, nie? Ale no skończyło się jak się skończyło. No wygrali w pierwszej rundzie na topowe drużyny na świecie, a potem skończyło się jak się skończyło. No, no dobra. To tak pokrótce tylko, co tam się stało. Z tym, co się wydarzy dzisiaj, to jeszcze poczekajcie, obejrzę i to Rogue i to Fnatic i się zastanowię, co w związku z tym. Dobrze, to było... no dobra. No to co? Zobaczmy, co się tutaj stało. Spróbuję szybciej przelecieć ostatnio. Powiem wam, też jestem zmęczony, nie chce mi się
Nie chce mi się pauzować co 5 sekund, jak zostanie, chociaż pewnie i tak do tego dojdzie. Jedno, co mnie właśnie zaskoczyło, to jest to, że treść się pojawia. O, bo widziałem, że tam też w innych mapach było, nie wiem, wielu jeszcze, Kamil von Piekosz, wedziczo z doktoratem. Powiem tak, no na razie jestem cały czas na uczelni. No, jestem na uczelni, pracuję na uczelni w projekcie w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na Politechnice Warszawskiej. Właśnie, mieliśmy, zanim wystartujemy, zrobić krótkie Q&A, bo zawsze jest Q&A, więc tam możecie napisać, co tam było. Więc gdzieś tam, no jeżeli chodzi o Politechnikę, no dalej coś tam robię, nie? Co to jest? Zażygany, czemu Janko zgra drewnianymi pikami? Nie wiem. Uwaga, drewniane piki. Raczej po pierwsze, wiem tyle, że to dobrze. Chyba nawet o tym mówiłem we Sportmani, że... aha, dobra, to sobie żołanie widziałem, bo im... No, okej, okay, Jarvana w ogóle nie pamiętam, widzę, że nie poszło za dobrze. Nie wiem, wydaje mi się to być oczywiste, że Jankos jest control gang zawodnikiem. G2 jako drużyna po to go ma, jest kapitanem swojej drużyny i meta jest pod CC dżunglerów. Nie widzę powodu, dla którego miałoby to nie wiesz. Oczywiście gdzieś tam były jak zwykle plotki, że no dobra, ale na screamach tam nagle ludzie zaczęli grać jakąś karmą mid, że w ogóle gra się hypercarry w lesie. Nawiązując na przykład, no zobaczmy na kogo grał. Grał na Gravesa i na Nidalee, więc coś w tym może być, nie? Natomiast ja uważam, że super, że Janko z grafikami postaciami. W Sportmanie mówiłem o tym przed startem tej fazy, że uważam, że meta służy G2. Pamiętacie, jak mówiłem, że meta nie służy Rogue? To przy G2 ja miałem odwrotną argumentację i dlatego w ogóle dałem, że wyjdą z grupy. Właśnie z tego powodu. Że albo Damon, albo JDG nie dowiezie, bo to są gracze oparci, raczej to są drużyny oparte, moim zdaniem, mocno na indywidualnościach, a nie totalnie, wiesz, typów, które mają jakiś tam niesamowity floor, patrząc coś na JDG, na przykład jak Spring sobie poradzili, no o wiele gorzej, tak, niż inne drużyny Chin, no nie mieli najlepszych playoffów. Wiadomo, playoffy LPL są bardzo, bardzo ciężkie. No i Damwon, moim zdaniem też, gdzie porównujmy Gen.G, który dominował w Korei, a Damwon, no różnie to było, tak? W Spring też nie szło super, nie? Więc gdzieś tam ja uważam, że dla Jankosa będzie idealnie, jak będzie Sedżu, Trundle, J4, Maoka. Ja chyba nawet mówiłem o tym, że jak takie postacie będą, to uważam, że bardzo dobrze by Jankos z nimi grał, więc uważam, że bardzo dobrze, no. Trundle nie pasuje do Jankosa. Nie mówię tutaj stricte, że musi to być Trundle, jeżeli Jankos nim, że tak powiem, jakoś dużo nie gra, ale chodzi o sam fakt, że Trundle spełnia założenia jakiegoś tam, powiedzmy, bardziej kontrol leśnika, tak? No, uważałem, że to nie będzie najlepsze, jak będzie grał, nie wiem, Nidalee i Graves, bo takie tam plotki były. Natomiast z drugiej strony muszę powiedzieć, że Jankos wtedy, kiedy oni spotkali się w ćwierćfinale z Gen.G, kiedy to było? Z dwa lata temu czy w zeszłym roku? Co do półfinału przeszli dosyć od Damon, straszne wciry. Nie pamiętam, kiedy to były worcy. Na przykład ja tam byłem mega zaskoczony, że jednak Jankos się... Bo ja właśnie uważałem, że Jankos rozwiąże problem mety w dżungli w ten sposób, że właśnie zagra jakiś kontrol ten. A on skopiował Nidalee. Ja na przykład był mem, że misuje Jid na Nidalee. Ten mem został potem obalony, bo było przeliczane, że on trafiał no, normalną ilość Jid, że tak powiem. Tylko akurat trafiał te, które widzieliśmy na ekranie, że tak powiem, nie? Ale gdzieś tam byłem mega pod wrażeniem, że Jankos jednak zagrał bardzo dobrze tamtymi postaciami i że to on dostosował się do mety. Ja myślałem, że on będzie chciał metę dostosować do siebie. Ja uważam, że ta meta jest dobra dla Jankosa. Idąc dalej, uważam, że dobrze dla Flakeda plus Targamas, że na bocie mniej tych enchanterów mamy. Żeby było śmiesznie, we Sportmani nawet kilka dni temu wspomniałem o tym trashu, że jak wrócą właśnie takie, nazwijmy to engage, trochę roaming supporci, a znikną enchanterzy, to może ten trash by wrócił i to jest to, co na przykład mogłoby potencjalnie jakiegoś Hillisangra ratować, który w przeszłości tym grał dużo. Ale jak najbardziej uważałem, że no to jest dobre dla G2. I tak jakby nie za bardzo wiem, o czym my dyskutujemy. No uważacie, że lepsza była meta wcześniej na, nie wiem, na enchanterów dla Flakeda i Targamasa? Moim zdaniem dla Flakeda i Targamasa najlepiej, jak będzie właśnie coś takiego teamfightowego,
I coś, co jest engage'ującego dla Targamasa. No, poprzednia meta na bocie nie była dobra, tak? I to wszystko skutkuje tym, że w teorii uważałem, że G2 może więcej spróbować wokół bota pograć, nie? Raczej topa, przepraszam. I co moim zdaniem też służy do Broken Blade'a. No więc, nie wiem, ja widziałem same argumenty, że spokojnie meta powinna służyć G2. Nie? Szczególnie też, że nawet tam Akali była na przykład na midzie, albo Sylas, albo LeBlanc też była grana w planinach, co też moim zdaniem służy Capsowi, więc przez to, tak jakby chciałem sobie powiedzieć G2, no mam nadzieję, że w jedną z grupy, nie? Dobra, co mamy dalej? Corruptis, proszę bardzo. Co myślisz o obecnym mecie OP mało na topie, jak go widzisz w Wilmian chodzącym sezonu? No, mi się wydaje, że Maokai jest też dobry w lesie, tak? Tak jakby... Co jest najlepszego w Maokaju, to jest to, że on ułatwia bardzo sytuację przy heraldowych, raczej dobra, herald to może za wcześnie, ale na przykład jakieś smoki i barony, tak? No przy heraldzie jest oczywiście tak w porządku, ale on potem zyskuje jeszcze więcej. Kiedy są już te takie obiektywy, że jak nie zawalczysz, to przegrasz grę, na przykład baron albo jakieś późniejsze smoki, to według mnie o wiele lepszy jest wtedy Maokai, no bo Maokai umożliwia ci zwiększenie znacznie szansy na trzy opcje, tak? Jak robisz barona, to masz trzy opcje tak naprawdę, nie? Masz turn, oj, tabulator nie działa w ten sposób, dobra. Masz turn i fight oczywiście, turn, fight, burst i disengage. I Maokai jest taki silny, bo on we wszystkich tych trzech opcjach działa dobrze, nie? Do ternu, no to po prostu masz... Znaczy najlepsze jest to, że jeszcze jest ułatwione zadanie, kiedy grasz Maokajem, bo obojętne, które z tych zagrań chcesz zrobić, robisz to samo. Wciskasz R w odpowiednim momencie. Nie musisz tak naprawdę nic trafiać. No nie mówmy, że ulti Maokaja wymaga nie wiadomo umiejętności trafiania screenshotów, tak? To jest na cały ekran, tak? I w każdej z tych sytuacji ulti Maokaja, nawet jak nie będzie super puszczone, jest po prostu dobre, tak? The Electric, sadzonki są OP, no właśnie, to też jest fajne, że możesz sadzonki postawić w krzakach, gdzie musi przeciwnik przejść, są zestołowani, więc masz tak naprawdę za darmo CC, którego nie da się uniknąć w sytuacjach takich baronowych, no słabe CC, znaczy nie jest to stun, ale no jest to CC i daje ci wizję jeszcze, tak? Więc po prostu mega Maokaj ułatwia grę wokół obiektywów w late game, więc to tak jak na przykład Ryze, który był mega OP na 5-5, a na solki miał słaby win rate, tak? I no musieli go nerfić, aż już nigdzie nie ma dobrego win rate'u. Wynikało to z tego, że po prostu to jest postać, która bardzo dużo zmienia, jeżeli chodzi o grę 5-5 competitive. I uważam, że z tym Maokajem jest podobnie. Czy uważam, że Maokaj zdominuje solokiu? No chyba nie, no nie wiem, no. Kiedy będzie oglądany mecz i skończy się gadanie Fryderyka, spokojnie, teraz robimy krótkie Q&A, bo sami zadajecie mi pytania, więc chcę na nie odpowiedzieć. No wezmę jeszcze dwa pytania i już, i jedziemy, no ludzie, no. Ray Rook, okej. Okay. Jak oceniasz szansę NA na zmianie legendarnego wyniku 0-18? Nie, no to ja raczej uważam, że małe są szanse. Zobaczmy. No, 100 Thieves mogłoby zrobić 0-6, zgoda. EG... Ty kurde, są szanse. Nie. Nie, no ja myślę, że EG albo Cloud9, no jedna z tych drużyn musi wygrać przynajmniej mapę. No bez przesady. Nie, ja jestem 90% pewien, że jedna z tych drużyn ugra jedną mapę przynajmniej. Natomiast i tak no start jest gorszy niż myślałem dla NA, nie? Szczególnie kiedy EG wygrało 3-0 na Mad Lions. Powiem szczerze, no ja nie mówię, że hype'owałem Mad Lions. Szanujmy się, nie? Ale nie uważałem, że Mad Lions jest aż takim słabym reprezentantem Europy, mimo że był mem, że no przegrali dwie BO5 w playoffach. No dobrze, ale w sezonie mieli dobre gry, byli to doświadczeni gracze, mieli niezły coaching staff. Nie był to moim zdaniem najgorszy reprezentant, jaki Europa mogła wysłać. Oczywiście no pewnie XL albo nawet Vitality dałoby się uargumentować, że byłby to lepszy reprezentant niż Mad Lions, ale to nie jest tak, że byłem totalnie niezadowolony z tego, że Mad Lions reprezentuje nas na World Cup-playinach i dostaje przekopę od EG 3-0. No, zrobiło to na mnie wrażenie. Nie ukrywam. No ja byłem, szczególnie, że w grupie nawet Mad Lions, cięższej grupie playinów, aż tak źle nie wyglądało. A EG nie wyglądało super, tak? Przegrali na Detonation Focus i przegrali na Fnatic i na Fnatic przegrali no, z totalną przekopą, więc byłem przekonany, że... Mad Lions wygra na EG, a tu w ogóle 3-0 w drugą stronę, więc troszeczkę EG nią zakręciło.
Szczególnie, że było mało czasu między play-inami a główną fazą grupową, tak? Bo kiedy masz tydzień, to inne drużyny mogą nadrobić, ty wracasz do scrimów i dużo rzeczy może się zmienić. Ale kiedy masz, wiecie, tam kilka dni, to wydaje mi się, że play-iny są dobrą rozgrzewką wtedy tym bardziej. Więc no i Jimmy trochę zmieniło, ale nie, no bez przesady, że Cloud9 i G nie ugrają ani jednej mapy. No to jest przesada moim zdaniem, nie? Przy 100 Thieves możemy rzucić taką argumentację po tym, jak przegrali właśnie już teraz na PCS. No bo wątpię, żeby wygrali na Gen.G albo RNG, ale liczyłem na to, że są w stanie wygrać jakąś mapę, jeżeli już na PCS, nie? Co jest efektu, że oczywiście uważałem, że PCS zajmie trzecie miejsce w grupie D. Tu byłem dosyć pewny, że 100 Thieves zajmie na czwartym miejscu. Dobra, ostatnie pytanie. W takim razie, tak jak obiecałem, tylko jakieś fajne, co? No dobra, to... No dobra, jesteśmy dalej w tym temacie, więc... Proland, z czego wynika, że American Concept i gotowy właściwie od zawsze. Regi 16, podłoga.pl też ma takie pytanie. Z czego wynika to, że LCK, LPL jest... O, może w taki sposób napiszę. Że... Aha, to źle tutaj napisałem, to miało być tak. To najgorsza od LPL, LPL, LCK. No to jest ten... a, właśnie, no i oznacza oczywiście Prolanda. To jest... bo wyobraź, że Proland streamuje. No, to jest ten sam problem. Tak, okej, jeszcze tu jest argument na czacie Happy Nubek, że bo grałem więcej było 3. No tak, no, pamiętajmy, że grałem też oczywiście inny format, nie? I tak naprawdę to pomaga, myślę, że tam pewno, ale no odpowiedź jest prosta, no solo Q jest słabe w NA, idąc dalej, ogólna popularność LoL'a jest słaba w NA, porównując na przykład do Chin, do Korei, tak, competitive ogólnie jest gorsze w NA, competitive e-sports. Ogólnie gorsze w NA, to jest też fakt, no bo ten sam argument mogę dać do Counter-Strike'a. Oczywiście były jakieś tam niesamowite wyniki, że Cloud9 coś tam wygrywało na przykład, albo Team Liquid. Który z nich wygrał Majora? Chyba Team Liquid, nie? Co tam grał Stewie? To ten skład? No nic, w każdym razie są wyjątki oczywiście, ale zazwyczaj jest tak, że no Ameryka jest gorsza w tych e-sportach, które są światowe, tak? Ameryka lubi nowe e-sporty, nawet z Valorantem właśnie teraz zaczyna podobny proces, nie? Że na początku byli bardzo dobrzy, no one, no bo Ameryka lubi świeże, nowe gry e-sportowe, ale jak już przychodzi tryhard, to jest gorzej. No moim zdaniem jest dużo wniosków tego. Raz jest mniejsza koncentracja ludności. No spójrzcie na Seul w Korei. Seul, wszystkie drużyny są w jednym miejscu, są skupione. Grają na jednym pingu, grają hardcore, competitive, mają trainees, nikt się tam o kasę nie rzuca, a poza tym w kulturze koreańskiej liczy się zwycięstwo. W kulturze NA co się liczy? To, że Double Leaf przyjdzie i powie, no, you guys are trash, a drudzy powiedzą, he, mamy jakiegoś mema na was przygotowanego. No, tam się liczy bardziej show i dlatego lepiej się tam płaci za show niż de facto za wynik, no. Najpopularniejsi gracze tam to są gracze, którzy robią dobre dymy. Tak jak w Polsce. A najlepsi gracze niekoniecznie są najbardziej popularni w Ameryce. A w Korei jest na odwrót. Tak? No, czy Faker jest super śmieszny? Czy Faker jest niesamowicie, wiecie, zabawny? Czy streamuje? Nie, pod tym względem jest zdecydowanie gorszy niż Jankos. Jankos jest lepszy we wszystkim niż Faker. Oprócz w grze competitive na najwyższym poziomie w League of Legends. W tym myślę, że Faker ma więcej wyników i jest lepszy. Chociaż, no wiadomo, Jankos nie jest samym graczem, ale daje to jako porównanie, tak? Jankos jest typowym graczem zachodu i jest jednym z najlepszych graczy zachodu, jest całokształtowo najlepszym graczem zachodu, tak mi się wydaje. Natomiast, no, Faker jest tak popularny. Dlaczego Faker ma billboardy ze sobą w Korei? Bo jest najlepszy, a to się szanuje w Polsce. Znaczy, przepraszam, w Korei. A w Polsce to się szanuje, wiecie, Fame MMA i gościu na drugiego napluje na, nie wiem, konferencji i to się szanuje w Polsce. W Polsce się szanuje to, no, co ja mam wam powiedzieć? No więc to jest... Z Ameryką jest po prostu, to nie jest problem, to nie jest przypadek, po prostu tak jest. I tak samo jest z Europą w kontekście LPL czy LCK. Oczywiście my cały czas mamy nadzieję, że to się zmieni. Rzeczywiście uważam, że Europa e-sportowo jest bardziej kompetywna niż w Ameryce. Natomiast prawda jest taka, no trzeba być tego świadomym,
Były dwa lata niesamowite dla Zachodu i tak nie udało się wygrać Worldsów i to dwa razy przekopa 0-3. Bo tak, ja wiem, że to jest fajna historia, że dwa razy mieliśmy raz w finale, raz w tu finale, no dobrze, ale spójrzcie na te finały, to było straszna przekopa i gdzieś tam nawet licząc to jako jaskółka, no trzeba powiedzieć sobie szczerze, no jesteśmy na papierze gorsi niż LPL i LCK. Sorry, no. Jest wiele powodów ku temu. No, go. Dobrze, więc teraz tak, spójrzmy na... Dam full screen chyba, co? A nie, bo chciałem jakieś notatki porobić też, tak? No dobra. To robimy tak. Dobra, okej. Okay. Fnatic na T1, zobaczmy na bany. Caitlyn. Okej. Okay. Fiora. Okej. Okay. Aha, no tak, bo Zeus tym musiał grać. Bo chodzi mi o to, to są bardziej, mam wrażenie, target many niż coś, co jest super banowane w mecie, nie? Na przykład, poczekajcie, zobaczmy. A, dobra, nieważne. Okej, okay, dobra, LeBlanc, oni zbanowali, okej, okay, Mao, Kai, Sejuani, okej, okay, no ma to sens, są to mega silne postaci obecnie w mecie, nie? I są first pickowalne, są uniwersalne i pasują wszędzie, nie? I Yumi, no dobra, to samo, tak? No tu, moim zdaniem, no, bany T1 są bardziej ogólne, natomiast, no nie wiem, wydaje mi się, że bany Fnatic są bardziej stargetowane, no ale to też wynika z tego, że no jesteś z Blue Side'u, więc no raczej chcesz wziąć jeden z power picków, nie? No i w drugiej rotacji, co by tu można powiedzieć, tak? No ci banowali leśników, a ci banowali coś z bota. No dobra, więc teraz tak. Kto wziął co najpierw? Okej, okay, Aatrox first pick. No dobra, Aatrox. I tak musisz pikować blinda, najprawdopodobniej będziesz pikował topa w blinda. Może dlatego ten ban Fiory nabiera sensu? Może to tu chodziło? No nie wiem, no Aatrox jest okej, okay first pickiem chyba w tej sytuacji. No jest po prostu uniwersalny. No. Druga opcja to jest pick junglera, ale tak jak uznaliśmy, no już banowali tych junglerów, który byś pikował, więc spoko jak dla mnie, no nie? Okej, okay, Akali Aphelios. Stałem się na tym Akali tak szybko pikniętym. Chociaż, kurde, czy Aphelios tak szybko piknięty też jest taki fajny? Nie wiem, trochę... Znaczy, no z drugiej strony, no w Europie bywało się, no możesz wziąć... Wtedy była ta meta na Enchanterów, no to Lulu Aphelios na przykład się grało, nie? Aphelios Thresh to też jest combo bardzo, bardzo znane, więc może o to chodziło, że już tak mówili, że dobra, chcemy już zabrać ten combo, no bo nie zabierał nam Thresha do Aphelios'a, no kiedy grało się Aphelios'em, jak wyszedł i był totalnie w mecie, no to prawie zawsze był grany z Thresh'em, no bo to mega dobrze działa, nie? No dobra, Akali też jest flexem, no ma to sens, no po prostu jest dobrym pickiem, nie? Bo tak się zastanawiam, czy w sytuacji, gdzie jungle pool jest uszczypnięty, to nie warto byłoby właśnie rozważyć Trundle albo Hakarima. Dlatego tak troszeczkę o tym myślałem. No ale dobra. W sumie, no, jeżeli traktujesz Akali jako flex pick, a ten bot jest po prostu zawsze silny, to w sumie czemu nie, nie? No dobra, okej. Okay. Globotrobe, Akali flexem. No nie, no na przykład na topie nie możesz sobie zagrać? Bo przecież grało się Akali na topie, Globotrobe, nie? Na Troxa. No nie wiem, to jest jakiś beznadziejny matchup? Nie wiem, co sprawdzamy. LOL Counter, no nie, no bez sensu. LOL Counter to jest solo queue. Nie wiem, jak jest totalnie na ten. Niegrywalna, mówicie, na Troxa. Gdzie najlepiej można by to sprawdzić? O, wiem, na tym, na Gol, nie? Bo chyba będzie win rate postaci dla na przykład top 5, nie? Globotrober ma Golda na solo queue. No dobra, uwaga. Uwaga, sprawdzamy Globotrobera. Uwaga. Wpisujemy Akali. No, bierzemy Top Leagues, proszę bardzo. Bierzemy na topie Akali. Dobrze. I gdzie jest na przykład win ratio week against premium? No nie. Wiemy, że jest dobra na Gwen. No ludzie, kto ma tego? Kto ma... kto ma premium? Ja miałem premium z rok temu. Kupić? No trzeba w ten... jak to się nazywa? Jak on się nazywa? Dobra, no teraz chce mi się w to bawić. No, no na Patreonie. Dobra, nie chce mi się teraz w to bawić. No niestety. No tak w razie czego, to ile... To co trzeba mieć? Premium, ale które premium trzeba mieć? Dobra, jest jak jest. Niestety. No dobra. Okej, okay, no to nie wiem, no to czat. Zróbcie głosowanie. Jak się robi głosowanie? Vote. Vote. Akali. Aatrox. Zadziała tak?
Vote index. The vote for the option represented by its numeric position. Vote 1. Jak się robi głosowanie? Dobra, zobacz co Arces napisał. Rymc, no właśnie, Arces się zna. Gdzie jest Arces? Czyli się przypominam, Ananitek Rogue. Okej, Arcesowi wierzę, tak? Co chcesz sprawdzić? Ja mam premium. A właśnie, sprawdź jakie jest win ratio Akali przeciwko Atroxowi na topie. W top 5 competitive, nie? Na pewno to oczywiście na Atrox na Akali, tak? No w skrócie, tak? No, dobra, więc zaraz mam nadzieję, że Arce to sprawdzi. Jak byłem w Illuminar jeszcze, to miałem to premium wykupione, no, dla drużyny, więc tam... Nie pamiętam. No dobra. Nie znam tego matchupu. Nie kryję się z tym. Nie wiem, tak? Za mało go na dola, żeby wiedzieć. Dobra. Poppy i Azir, dobra. Poppy, no to po prostu jest też postacią dla Razorka, pamiętajmy, no grał nią dużo w Europie, więc no, nie widzę powodu, żeby tego nie wziął. Azir po prostu jest dobry w blind, co nie zmienia faktu, że czy Azir jest dobry na Akali? Bo w momencie, w którym jedna osoba pokazuje flex Akali, to teraz zadanie do komandy to jest wziąć coś, co A, jest przynajmniej okej na Akali, a B, nie jest super łatwo kontrowalne. I Azir wcześniej spełnia tę rolę. Natomiast został osłabiony, tak? Trzeba to pamiętać, tak? Gamepedia, patrz... Nie wiem, nie pamiętam, w którym on był. O, wiem, co sprawdzę. Azir. Gamepedia Azir, nie? I był moment, że no stracił taką first pickowalność, nie? Skin, statistics... Proszę bardzo. Tylko w jeden... Nie był zmieniany w żadnej 12 patchu? Co? Jaką sklerozę mam? Nie był zmieniany w 12 coś? Ej, Andrzej. Co jest? Azir. Nie. Ty, ej, chyba sklerozę jakąś mam. Champions, tu jest napisane. Też nie ma Azira. To dlaczego Azir stracił status Azir? Ty kurde, co jest? Ty, ale akcja. 12-17? Przecież... Okej. No dobra, uwaga, co mu zmienili? Czy to jest jakiś kill? No, dobra. Zmienili do... Okej, 5% mu zabrali tu. Okej, cooldown zwiększyli, to chyba gorzej, co? Chociaż no, w lejcie jest tak samo jak było, tak? A tutaj co zrobili? No w sumie no nie jest to zaoranie postaci. No, na pewno wydaje mi się, że jest to nerf early. No, w teorii no możesz, nie możesz, jak to się nazywa? Gdzie to było? Nie możesz od razu robić co chcesz na nim, no nic, no early trochę pogorszyli, no i 5% w lejcie to nic nie zmienia, bo to po prostu postać się zrobiła w lejcie, no z daleka zadajesz duży damage, no. No dobra, no to pod tymi względami, no myślę, że Arces spełnia te założenia. Jeżeli ma okej matchup na ten, czy Arces coś już napisał, jak to było z win rate'em? Aha, na Atroxa Akali nie miała takiego matchupu w sezon 12, więc skąd jest info, że... Znaczy, no dobra, no. A to co ty, Arces, uważasz? Uważasz, że jest Akali słaba na Atroxa na topie? Że, no bo jeżeli tak, to realnie uważam, że czy dobrym pomysłem, wracam do tego, czy dobrym pomysłem wzięcie Akali tak sobie, skoro wiesz, że pójdzie na mida, chodzi mi o to, czy nie lepiej właśnie tutaj było wziąć dla T1 coś bardziej uniwersalnego, a najwyżej potem sobie wziąć Akali. No chyba, że ci się bali, że Humano i na Akali totalnie ich zaora, ale no wątpię, żeby aż tak było, nie? Nie wiem, dobra. Okej, okay, no Azir na pewno spełnił ten założenie, jeżeli jest dobry na Akali, albo przynajmniej w porządku, no to wiadomo też, że jest dobry w blind, a więc jak najbardziej, na razie podoba mi się draft Sprawdzanie Fnatic. O Poppy już mówiliśmy, uniwersalna, grał nim dużo Razork i nie ma o czym gadać, nie? Banę w drugiej rotacji, no dobra. Kalista, ciekawe, bo akurat upset, wiecie, rozumiem, gdyby to był Flaked, nie? Pyke, no to jest zrozumiałe, tak? No Hillsong... T1 pewnie czuł się faworytem, niech są sytuacje, że Hillsong przypadkiem będzie nas denyował na level 2, jest to pocket pick Hillsonga, to jest ban pocket picka, spoko, nie? Dobra, no ban leśników ma to jak najbardziej,
nie mam nic więcej do powiedzenia. Dobra, mamy team kompy. W skrócie uważam tak, no T1 na pewno ma dobre skirmisze, nie? No zobaczcie, mają postacie, które bardzo są mobilne, dobre są jeden na jeden w mniejszych walkach. Fnatic gorsze ma skirmisze, natomiast z tego co widzę, no mają outrange z tym Azirem, nie? Tak w lejcie. No wiadomo, Akali gdzieś tam lata, ale jak Fnatic będzie stało gdzieś w kupie, no to chyba spoko. No, Jax ma zawsze ten problem, no, że przechodzi co do czego, no w teamfightach Jax jest gorszy. No, gorzej jest mu, nawet jak zadaje ogromne obrażenia, to ciężko jest mu znaleźć idealną pozycję. Wiadomo, że Poppy będzie mu przeszkadzać, będzie go wyrzucać, tak? Co jest ważne, no Poppy ulti jest kluczowy według mnie tutaj, tak? No, jeżeli, tak naprawdę to nawet nie jest za bardzo ważne, w kogo rzucisz ulti Poppy, bo wszyscy mają low range, mają problem, tak? No jak wyrzucisz Akali albo Jaxa gdzieś do krążka. Najgorzej, wyobraź sobie, że Akali używa dymka i ty ją wyrzucasz. No to jest potężny problem, nie? Więc na pewno T1 chce doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie jakaś gra oparta na sidelane'ach, gdzieś według mnie będą szukali, no nie wiem czy 1-3-1, no to jest za dużo powiedziane, nie jest powiedziane, że nie mogą w ogóle teamfightować. Natomiast na pewno w midgame'ie dobrze byłoby dla T1 mieć coś takiego, tak? Jeżeli chodzi o Fnatic, no to z tego co tam pamiętam, no to Atroxa, kto mi to tłumaczył? Chyba jednak ktoś w Polsacie, że Atrox teraz tak popularny, bo się dobrze na pierwszym Heraldzie radzi, więc no założysz, że Fnatic będzie chciał wziąć jakiegoś pierwszego Heralda. Jeżeli chodzi o ganki, no to spójrzmy, no Nami plus Lucian, no to Enchanterów się nie gra, powiedzmy już tak tyle co kiedyś, no ale wiadomo, no to jest duet, który był lepszy od wszystkich innych, nie? Więc gdzieś tam uważam, że no mimo wszystko może nie jest to już tak first pickowalny duet jak kiedyś, ale no dalej jest to po prostu dobry duet, nie? Więc wydaje mi się, że w teorii powinni przepychać, chociaż nie zmienia to faktu, że Thresh i Aphelios moim zdaniem mają super ganki, no i to jest po to się bierze Thresha, tak? Jak bierzesz Thresha, no to po to, żeby w razie czego zawsze grozić, wiecie, Flash albo Hex Flash gdzieś z krzaków, masz latarnię, no i masz CC long range w razie czego od Aphelios jak bronię podpasują, nie? Więc gdzieś tam wydaje mi się, że T1 może być przepychany na bocie, ale mogą zareagować na to gankami. Na midzie no to chyba Azir tutaj pcha mida, no to nie mam raczej wątpliwości, no Azir po prostu będzie cieszył na odległość, będzie się przepychał. W razie czego też pewnie Humanoid mógłby nawet spróbować kontrolować linię, no bo jak masz większy range, to mógłby też w razie czego nie pchać, jeżeli nie chcesz. Ale sobie po co miałby to robić, nie? Na topie... nie mam pojęcia na topie... jak tu jest z gankami? Nie wiem. Nie wiem. No, wydaje mi się w skrócie, że T1 moim zdaniem powinno postarać się mieć przewagę w midgame. No, jeżeli nie mają przewagę w midgame, to moim zdaniem są w bardzo złym miejscu. Nie? No, zobaczmy. Nie chcemy się tak zapisywać tak ostatnio, bo mówiliście, że za długo to trwa. No, mieliśmy rzeczywiście tylko przejrzeć, a nie się zastanawiać nad wszystkim po kolei, co 5 sekund. No dobra, czy Faker to zwarduje? No wygląda na to, że tak, spoko, ma info, tak, no jest to dobry ward, nic na tym nie tracisz. Coś tam wiedzą o Poppy, oczywiście Poppy może jeszcze zakręcić, tak, bo może pójść na Reda, a potem może na przykład, wiecie, albo iść naokoło do topa, albo iść na golemy. To też nie jest tak, że do... jest to info o starcie, ale Poppy jeszcze ma uniwersalność, tak jakby, co może robić w lesie. Ucina mi dół ekranu, mówicie. Ty rzeczywiście, supportów nie widać, dlaczego? A. Ty. No nic, takie życie. No, no dobra, będę... Powiedzcie, jak bardzo wam to przeszkadza. Jeżeli wam, bardzo wam to przeszkadza, no to będę oglądał na takim zmniejszonym, nie? Dobra, no więc widzicie, Poppy poszła jednak w topside, nie? No ten war, to wiecie, no, tak jak mówiłem, no to nie jest tak, że totalnie już wiesz, co się dzieje w lesie. Ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie pierwszy kamp jest robiony, no potem próbujesz przewidywać i potem w razie czego masz info, gdzie następnego warda możesz postawić, tak? To też jest ważne pod tym względem, nie? Dobra. Poppy poszła do topa, Viego idzie do bota, okej. No, ciekawe, czy Poppy może spływać coś na tym topie, tak szczerze mówiąc, no. Atrox jakby już miał to swoje to przyciąganie, nie? W tym polu. No, wygląda na to, że Nazie pcha się w stronę Wundera, tak? No i zobaczmy, czy to będzie bounce, czy będzie jakaś próba, żeby może... No nie, no to jest duży wave. Wydaje mi się, że to po prostu jest bounce jako Wunder po prostu jest okej, okay, tak? Nic sobie z tego nie robisz, nie? No i na mnie widzicie, no Humano nie musi pchać, ale no, on może kontrolować raczej to.
No, na razie Wunder, pamiętajmy, że w razie czego ma Poppy w topside, więc on pewnie może dać info, tak, że uwaga, uwaga, Razork, jeżeli będzie mnie agresywnie pchać Jackson, to zawsze jesteś tu w pobliżu, nie? Ale co ma linię ustawioną w takim miejscu, wiecie, bezpiecznym, jak to się mówi, nie? Dobra. Okej, okay, Ward. No i teraz dopiero jest info, że Poppy poszła w topside. No zobaczmy, co się tu wydarzy. Viego to zaczął. No Viego tu wygrywa, tak? No zobacz na Poppy HP. No i daleko są jeszcze dżungle. No Razork, no flashuj, no. Moim zdaniem raczej flashuje z tego. Azir ma Pryo, więc w teorii mógłby Razork grać na czas, ale widzicie, na bocie jest ciężko. No, no źle, no Fnatic musi to wszystko oddać. I teraz powiem wam szczerze, tak się zastanawiam, czy owner realnie mógł wiedzieć, no nie mógł, bo mogła Poppy iść sobie tyłem, ale chyba odpowiedź jest taka. Owner, że tak powiem, czemu Razork ma flashować? No myślałem, że padnie, nie? Tak jakby pytanie, czy owner mógł ze 100% pewnością wiedzieć, że Poppy poszła gdzieś tam w topside? No nie. Ale no dlatego tu wszedł, tak jakby no nie ryzykował dużo moim zdaniem wchodząc tutaj, tak? No dobra. Mówicie, że zaraz tu flashnie i padnie, tak? No dobra, dzięki za spoiler. No dobra, no to zobaczmy tak naprawdę, co się stanie, no. Na razie uważam, że no dla T1 wszystko jest git, tak? Okej. Okay. No rety. Kto był winny tu? No trzeba powiedzieć, że... Ty, on nie wiedział, że Razork postawił tu Warda, tak? Poczekajcie. Chyba ma się tą animację, ale nie jestem pewien, czy go zauważył. No z drugiej strony, no przecież są tak obici. Trochę mi szkoda Onera, tak jakby... Czy Onera, mówię Oner cały czas. No... Z jednej strony mi go szkoda, czy on liczył na latarnię? Czy my... Może dlatego on to tak tu wszedł? No z drugiej strony prawda jest taka, no został ugrany mechanicznie, bardzo fajnie z tym flash i wbiciem ściany ze strony Razorka. No twój bot ten jest dalej, mimo że wszyscy są low. Uważam, że wejście w las było dobre ze strony Onera. No taka jest prawda. Nie, w najgorszym przypadku by zdobył informację, bo wyobraźcie sobie, że jednak Reda zrobił Razork, no to w tym momencie w najgorszym przypadku zdobył informację i by odświeżył wardę, zrobiłby golemy i byłoby git. Natomiast no, w najlepszym przypadku, co się stało, zabrał Reda, miał totalną kontrolę wokół bota i wystarczyło, żeby nie padł, nie? No co mam powiedzieć, no? No to jest też problem w nawiązaniu do tego, co mówiłem, bo dwa warunki dam T1. Fajnie byłoby na bocie coś zgankować, to był pierwszy warunek, bo raczej nie chcesz, żeby Luce najmniej przewagę, a właśnie to się stało. Oraz druga rzecz, którą dałem znaczenie, to jest to, że w sumie to T1 myślę, że powinno, no raczej chcieliby być do przodu w midgame. Inaczej ten team comp, wolałbym team comp Fnatic, nie? Bo jest po prostu łatwiejszy w teamfightach, a tak ta gra teraz wygląda. Nie masz dużej przewagi moim zdaniem, mając taki team comp, no to po co brałeś taki team comp? O, to jest moje ten. No, owner zrąbał, zgadzam się, Globotrober mógł na golemy iść, moim zdaniem też nie, bo razem z golemy też było ryzyko, że go wbiją w ścianę. Moim zdaniem odpowiedź jest prosta, po prostu powinien był poczekać przy tym krzaku w redzie jeszcze z 2 sekundy. Zamiast gonić Poppy gdzieś tam, mógł po prostu poczekać w lesie chwilkę, bo przy okazji by robił presję na humanoidzie. No, a co zrobił? On tak wyszedł z bazy, dobra, gank na midzie. No, humanoid nie miał many, może mogło to wyjść, ale nie miał flasha też w jego, nie? Na razie w jego gra wszystko dobrze, nie? Spoko. Ci na bocie też wygrali wymianę, nie? A, hook był trafiony. Aha, klęc użyty. No, nie dało się tutaj lepiej tego bota zagadzenie z drugiej strony. No, dobry hook, dobry klęc, no ale no, przedłużenie, im dłużej wszyscy są na low HP, no to tym lepiej dla dual lane'u Fnatic, bo oni się zregenerują po prostu, nie? No, ale no tutaj, no, uważam, że w jego po prostu zrobił, no, zgridował, tak? Mógł po prostu stać sobie tutaj przy golemach. Nie musisz nic robić w takiej sytuacji. Wystarczyło przesiedzieć tam, nie wiem, na przykład 2-3 sekundy. I po prostu zyskujesz przewagę z tego, że jesteś w fogu. I
i Upset plus Helisang muszą cofnąć, tak, no bo po prostu przeciwnik twój jest na plecach. I jeszcze Humanoid miałby problem, bo to on przepychał, bo chciał ratować w lesie, więc nagle Humanoid też, znaczy on po prostu by cofnął do bazy, ale no, Honor by miał Reda, a nic by nie stracił, nie? Dobra, zobaczmy. Wave był tutaj blisko topa, więc no, to mogło być jakieś zamarkowanie tego dive'a, tylko ciekawi mnie, czy Razok nie sfalszował dlatego, że widział, a tak, widział, zdążył widzieć, widzicie, bo gra teraz jak sflesza. I teraz to jest ciekawe pytanie, czy gdyby tutaj nie zagrał tego swojego znikania w jego, czy flashnąłby do przodu tą Poppy tym Hexflashem? Myślę, że tak. Ej, zobaczcie, to byłby niezły Hexflash, od razu wbijesz w tower. Ej, no naprawdę Razor jest tutaj w dobrym miejscu, w dobrym czasie, nie da się zaprzeczyć. Spoko, no i dobrze zareagował, tak? No, widzi, że w jego tu jest, jednak cofnął. No, no ale tak, presja jest zrobiona, tak? Wcześniej teleporty posypały się na topie. No po prostu jest na razie okej, okay, no Fnatic, no i chyba że dzisiaj jest ten moment, w którym co też mówi, że Jax, no wiadomo, że jeszcze trochę chce poczekać, nie? No Aatrox przyda się na pewno przy tym pierwszym heraldzie, no nawet plejcik chyba tutaj będzie dla Wundera, co? No to no, przyjemne czasy dla Wundera, no, na pewno, nie? Gobotorek, Jax miał kilka, to tak ciężko byłoby go zabić, no dobra, w najgorszym przypadku palisz flesze dwa i uciekasz spod tego towera, no ale może by to wyszło, no... no... Nie wiesz, tak? A w najgorszym przypadku by wszyscy uciekli, ale ty tracisz mniej HP. No i może Jax stracił wave'a za flesha, na przykład. Robisz dwa za jeden wymiany za flesha z perspektywy Jaxa, ale na przykład tracisz pół wave'a. To chyba i tak worth it dla Fnatic. Znaczy no pół wave'a to może nie, ale na przykład wave. To worth it, jeżeli nie było w pobliżu Viego, nie? Pamiętajcie też, że tego typu zagranie wymusza jakąś reakcję od Viego. No dobra, to jest ta próba ganku na bocie, o którym mówiłem. No jak masz takie coś, to głupio nie gankować, nie? Natomiast ewidentnie na razie jest rzeczywiście tak, że w jego gdzieś tam no, szuka nowa subskrypcja, ganki. To już tradycja. Witamy w stadzie. Nic mu na razie nie wyszło, nie? Na midzie był, na bocie był. Kacperow, witam serdecznie wśród subskrybentów. No i gdzieś tam no, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że po prostu tutaj... Na razie Honor nic ciekawego w tym lesie nie zrobił, nie? Miał fajny plan na początku, ale na razie mam wrażenie, że to wszystko jest trochę na siłę, nie? Tutaj Razok nic nie musi robić, tak jakby... O, Razor nie musi tutaj nic robić i też to jest to fajne, znaczy to jest podstawa, tak, ale na competitive, to jest bardzo ważne, że na competitive leśnik gra z Fogiem razem z lanerami. Tak jakby Helisang i Upset, oni mogą wejść 2 na 2 nawet w złą wymianę, dlatego że mają leśnika w pobliżu, nie? Okej, okay, dobra, wygląda jakby Gumayusi nie mógł kliknąć na tarnię, przynajmniej widzicie, patrzcie. Coś dziwnego się stało, no to może dlatego ta pauza, nie? Dobra, to teraz pytanie, czy pójdzie jakiś ten... a czy o tego słowo, o co tutaj chodzi, tak? To jest to, czego w mniejszym wymiarze, chociaż wiadomo, no, w jakim tam wymiarze spotkasz, ale w mniejszym na solo queue, bo to po prostu wymaga niezłego... niezłej synchronizacji ze sobą i jakiegoś tam zgrania, tak? Po prostu odpowiedź jest prosta, tak? No w tym momencie, dlaczego normalnie wcześniej widzieliśmy, że na przykład Thresh i Aphelios walczą 2 na 2, a w tej sytuacji jest zagrywana latarnia i od razu uciekają, bo... kiedy Upset z Helisangiem zagrają tak agresywnie, to od razu z góry zakładasz, że okej, okay, jest tu leśnik. Nie możesz w takiej sytuacji się bić, bo jak podejmiesz wyzwanie i spróbujesz oddać damage, no to twój leśnik tam jest, nie? Dobra, no oczywiście Pauznatyk, jak mówicie, no rzeczywiście Fnatic to się w miarę często zdarza, co? Dobra. Okej, okay, i co był Chrono Break, mówicie? Chrono się znaczy, tak? Czy jak on się nazywa? No dobra, no... Okej, okay, po prostu nie podchodzi, no jest jak jest, no. No ale z perspektywy Razorka w porządku zagranie, tak? W razie czego, jakby przeciwnik o czymś myślał, to tu jest. Wyczyścił pinka, bo pewnie ten pink był stargetowany. Nie chcę mi się pozwolić i sprawdzić, ale zakładam, że pink był spingowany. No i też daje ci to darmowe prio i też dolny krabys. Więc no, jak najbardziej Razork sensownie, że jest tutaj na tej dolnej rzece. Nie wiem, kto wygrywa jeden na jeden tutaj na rzece, bo to jest zasadnicze pytanie. Na razie Fnatic gra na pewno agro na tym bocie. Zobaczmy, Klęs poszedł po raz kolejny. Jest tutaj Poppy, no i Akali schodzi, widzicie? To jest też ważne w takich sytuacjach, tak? To nawet gdyby Fnatic chciał tutaj sflipować, no to na pewno jest informacja, że Akali schodzi jako pierwsza, nie? Więc no, Fnatic raczej musi tutaj odpuszczać. Stracą kraba, ale no, z drugiej strony zyska nie prają na bocie z tego, co widzę, nie? Zobaczymy, czy co z tego wyjdzie, że będzie jakiś darmowy reset. Nie, no zobaczmy, próba dive'u, no jest w jego, no. Nie ma dużo czasu dla Fnatic. Fnatic musi się tu pośpieszyć. Moim zdaniem, no w takiej sytuacji cofasz. No, kwiatek, o! Dobrze użyty przez Viego, nie? No i jest Akali w pobliżu. No! To nie Madlife, nie? Madlife by to trafił. Dobra.
Okej, okay, teraz tak. Okej, okay, powiedzmy po tej sytuacji na bocie, tak, no, Fnatic zrobiło tam wizję, mają reseta za darmo, sprawdzili, gdzie jest przeciwnik, nic z tego nie wynikło. Dobrze reagowali moim zdaniem na to, że Akali schodzi z mida, tak jakby no nie zoverchestowali, nie zrobili nic głupiego, więc no. Zobaczmy co dalej. Na tym resecie, teraz już jest reset heraldowy, tak? Zobaczmy gdzie idzie Trent, zobaczmy gdzie idzie Viego. Obie drużyny będą myśleć o heraldzie w tym momencie, tak? Tak na początku stwierdziłem, że według mnie Fnatic ma większe parcie, żeby zrobić heralda. Pytanie, czy co z tym botem będzie, bo zobaczcie, Fnatic szybko przepchało bota, nie? I Jax teleport na bota. Okej, okay, to jest, ze strony T1 mamy wręcz wprost powiedziane, że okej, okay, my idziemy na Heralda, no bo w momencie, kiedy Jax teleportuje bota, to raczej się spodziewa, że jest słab, nie? No i zobaczcie, co z tego wyniknie, nie? Co wy tu macie? Dominion Męczennik. Dziadu, jakie Orpan się realizuje, skoro w Korei zatrudnia się profesjonalnych analityków i trenerów, a w takiej Misfit trzymają Smalt... A, The Lorda. No ale po pierwsze, jak trzymają w Misfit? Misfit już nie ma, no. Panie Męczenniku. No, zobaczmy, to był niezły moim zdaniem teleport, bo w teorii ten teleport umożliwiał swap, więc w teorii jak swapujesz, to liczysz na to, że będziesz szybciej na Heralda, więc w teorii mógłbyś obronić Heralda, jakby na przykład Fnatic chciał go zrobić na Hama, ale z drugiej strony ten teleport na bota dał free play dla Jaxa, co jest fajne, bo chcesz moim zdaniem przyspieszyć tego Jaxa, chcesz, żeby on zaczął wygrywać na sajdzie z Atroxem i też dało jakąś tam dowolność po stronie T1, bo T1 albo mogło jednak zobaczyć tego Heralda, ale widzicie, widzieli, że na bocie idzie nieźle, Viego został tu ściągnięty, oddajemy Heralda, jednak robiłem pracę na bocie, więc z jednej strony Fnatic zrobiło to, co chciało, tylko właśnie pytanie, czy gdyby T1 próbowało na Hama bronić tego Heralda, czy i tak by musieli oddać tego Heralda? Możliwe, więc przydaje się, że ten teleport sobie T1 był spoko, no. No ale oczywiście, no, przechodzi to do czego Fnatic dostaje tego Heralda, natomiast T1 moim zdaniem powinno odpowiedzieć jakoś smokem. No robią tego smoka, chcą, widać T1 będzie chciało jednak zagrać pod tego Jaxa więcej. No tu pewnie Herald pójdzie na topa. Na razie jest w sumie, bym powiedział tak, jakbyśmy się spodziewali pod względem gameplanu, z tą różnicą, że jest lepiej dla Fnatic. Dlaczego? Bo ich botlane ma przewagę, co wiedzieliśmy, że tak będzie, ale T1 ani jeden gang się nie udał wokół tego bota. Więc tak jakby ten plan, wydaje mi się, że bierzesz tego Aphreosa i Thresha i uda się coś działać na bocie, no ten plan się nie udał. Nie? No teraz już jest taki etap gry, że no jednak nie będziemy mieli gangów, no będziemy mieli prędzej takie dive'y, tak jak tutaj. No zobaczmy, Wunder no już z tego wyszedł tak naprawdę. Zobaczmy, czy coś więcej musi tutaj robić Fnatic? Nie. No powiedzmy, Fnatic straciło teleport, ale tak, wzięli pierwszy tower i z tego co widzimy, nawet nie udało się drugiego plate'a wziąć do Jaxa. No ja myślałem, że może pójdzie lepiej pod tym względem. A Poppy zgarnęła mida, więc no dobrze to zagrał Fnatic, tak? Wychodzą teraz z bazy, co ważne, Lucian i Nami mają tempo, myślę, że pójdą na mida teraz, no widzicie, idą. Azir teraz, zobaczcie, kto będzie wybrany do łapania wave'ów na topa, tak? Bo są dwie opcje, albo idzie tam Azir i Azir puszuje, schodzi, albo będzie tam Atrox i Atrox puszuje, schodzi. No plan jest teraz taki na tę grę, żeby... Wchodzimy w taki etap gry, kiedy ważne jest, żeby kontrolować mida i mieć więcej osób niż przeciwnik na midzie, po to, żeby kontrolując mida wziąć tego bota tier 1 dla Fnatic. Nie? To jest cel Fnatic, tak? Są wygrywać pchając na midzie, kontrolować przez to dolną rzekę i przez to zacząć podchodzić pod bota. Nie ma sensu grać teraz topside, i tak tam tower wziąłeś i najbliższy obiekt, który jest neutralny, no to jest smok, więc i tak warto grać botside. Więc Fnatic powinien grać botside i są, mówię, dwie opcje na to. Albo grać prio z mida i schodzić cały czas na tego bota. Fnatic wybrał, że jednak Lucian staje na bocie z tą nami, przynajmniej na razie tak się ustawili. No, gdyby to nie był Azir, to bym powiedział, że to jest błąd. Tak jakby, no, jeżeli masz... To jest na przykład etap gry, gdzie moim zdaniem trochę cię boli, że Akali na przykład mogła być na mida. Moim zdaniem to jest ten etap gry, gdzie Faker musi coś znaleźć. No dobra, zobaczcie. Faker myśli o tym topie. No to jest sensowne. No, grając Akali, no musisz coś teraz zrobić na mapie. Na razie powiem wam, że jestem w miarę pod wrażeniem, jak Wunder sobie radzi. Moim zdaniem w ciężkim momencie i był pod naporem i uwagą T1. Na razie Wunder sobie radzi jak stabilny zawodnik, który gra jakiś weak side, co jest ciekawe, bo ja raczej uważałem, że Wunder to taki kombinator artysta. No, plejcik tutaj dla Hilicanka Upseta. Mają wizję na rzecz, więc mogą sobie zareagować. Moim zdaniem teraz jest słaby moment dla Fakera. Faker moim zdaniem czuje presję coś zrobić, a nie za bardzo na razie musi udaje coś zrobić. To jest w porządku dla Fnatic. Po prostu grasz na czas i czekasz, aż weźmiesz tego bota.
Zastanawiam się może cały czas, czy nie lepiej jednak było mieć już teraz nami, Luciana na midzie, tak myślę. Wychodzili z bazy, byli przy midzie, tak jakby, czy szybciej by nie wzięli tego bota, gdyby tu był Azir i po prostu, wow. No, nami Lucian, co? To jest bomba. No to teraz to już zmienia wszystko, bo teraz Azir już może tu zejść na rzekę, nie? Zobaczcie, Azir, nie powinien brać Midowy, znałem Azir, musi zgrać się teraz z Poppy. No tak, to będzie bot wzięty, nie? Wykurzyłeś przeciwniku z dolnej ćwiartki i po prostu w tym momencie jesteś w stanie coś tam zrobić. Może w sumie to odchodzi, że nami Lucian jeszcze na tym etapie ma jeszcze takiego power spike'a, że jeszcze są w stanie wybombić kogoś, nie? Kurde, bo później w grze to chyba aż tak bardzo już nie wygląda, co? Okej, okay, zobaczmy. Na topie Viego. No, wreszcie padł Wunder. Fnatic nie wzięło bota. To powiem wam, że jak się tak zastanowię, to dla T1 to jest moim zdaniem lepsza wymiana. Moim zdaniem lepiej zabić Aatroxa, wziąć tower i jeszcze dać coś Jaxowi, niż ten jeden kill na bocie, który okazał się być pusty. Powiem wam, że ja w szoku jestem, że nie udało się... Okej, tu mamy na minimapie. Plejty się skończyły i Fnatic cofnęło. Dlaczego Fnatic cofnęło? Reset przed Drake'em? Znaczy... Bali się, że nie zdążą wziąć wieżę, czy po prostu wolą się obkupić i jeszcze bardziej dominować na bocie? Okej, no Ophelios ma naprawdę hard time w tej grze, widzę. Okej. Okay. Natomiast no, moim zdaniem to jest pozytywne dla T1, że jednak przyszło to, do czego Jax zdobył cokolwiek na tym topie, bo jak dotąd było ciężko. No i zobaczcie, jest Divine Thunder dla Jaxa. Moim zdaniem powoli możemy zastanawiać się na tym, ile Zeus... Zaczyna pojawić się ten element zagrożenia dla Fnatic. No co zrobimy z tym Jaxem, nie? Jeszcze nie jest źle, ale zaczyna się już myślenie na ten temat. Zobaczcie, Wunder... Okej, okay, no to jest Wunder, jakiego kojarzyłem, tak? To jest to, czego się spodziewałem po Wunderze, że właśnie to nie jest najlepszy weak sider, że on lubi troszeczkę przygridować. No i tutaj przygridował na las, nie? Dlaczego przygridował? Bo z jednej strony dobrze, że robił dżunglę, bo kiedy ty grasz weak side, to weź las, żeby przeciwnik grając strong side po twojej stronie nie miał nic tam do wzięcia, nie? Natomiast no właśnie, no to jest taka cienka granica, no musisz tak brać ten las, żeby nie padać, nie? No bo wiesz, że jesteś weak side, wiesz, że przed chwilą bota tak naprawdę zabijałeś i miałeś tam czterech zawodników, tak? Była Nami, Lucian, Azir, no i teraz Poppy była w miarę blisko. No dobra, no ale smok wzięty. Drugi herald jest mniej ważny oczywiście, szczególnie, że T1 już wzięło tą tier 1 na topie. Gdyby T1 miał tier 1 na topie jeszcze do wzięcia, to powiedziałbym, że nie, ten herald nie jest zły. Dobra, tu będzie jednak nie za free. Najprawdopodobniej padnie tutaj ten Jax, nie? No Azir może gonić, no właśnie. O, Pop jest w dobrej pozycji. Zobaczmy. O, czekajcie, Faker już był w powietrzu? Wow, Razork. Poppy, nie? Kurde, był już w powietrzu, ładnie. No, Razork jest dziwnym graczem, co? Fajnie się go hejtuje, ale czasem zrobi dobrego playsa, nie? Zobaczmy, no, czy złapie Fakera tutaj upset. No, gwiazdka niezagrana. No nie pod Faker, ale ładnie Razor, tak? No, taki mechaniczny play, którego no, musisz robić na Poppy, nie? Ale zrobił, tak? Pod presją, w ważnym momencie. Na Fakera, nie? Więc gdzieś tam ten. Domino Ręczęć, robiłem pikemę, tak? Robiłem gdzieś tam u mnie na fanpage'u, jest jakiś link, możecie sobie zobaczyć. No, dobra. Drugi smok, przypominam, był wzięty przez Fnatic. No i teraz mamy taki moment gry, kiedy tak, obie ekipy mają do wzięcia... Aha, dobra, T1 nie wziął bota też w tym wszystkim. Uważam... Kurde, a Felos się bał, że Aatroxa tam spotka, tak? Widzicie na minimapie? Bo nie wiedział, gdzie jest Aatrox. No, to szkoda dla T1, tak? No bo jak już tu jest akcja, to nadzieja była taka, że... No ten Aphelios, zobaczmy, no nie jest jakoś strasznie do tyłu w sumie, no. Ma ten jeden item, tak? No wiadomo, no, ma dwa itemy upset, no ale nie jest aż tak źle dla Feliosa, jak myślałem, tak? No, najważniejsze pytanie to, czy ten Jax wreszcie zacznie być zagrożeniem, no bo... Mam wrażenie, że Jax jest do przodu, nie tak jakby w itemach, ani... ale siła postaci moim zdaniem jest po czym Jax, tak? Jakby zostawić teraz jeden na jeden Jax kontra Aatrox, to wydaje mi się, że Jax wygrywa, nie? Już na tym etapie, nie? No, wiadomo, że z czasem będzie to gorsze, natomiast no, efekt jest jaki jest, tak? Jest 17 minuta, jesteś do tyłu jako T1. No to
To nie lepiej, wiesz, wiecie, to jak jesteś do tyłu, ile to jest? No 3K, prawie 4, to chyba lepiej mieć lepszy late game, nie? Nie wydaje mi się, że T1 ma lepszy late game w tej grze. Więc... nie wiem, po co ta Akali była wzięta w tej grze. Tak jakby ani razu nie udało się Akali nic zrobić. Po prostu humanoid trzymał Akali na midzie, a przypominam, to Akali była wzięta na R1, R2 ze strony T1. No nic, to uważam, że na razie ta Akali, ja nie widzę sensu, nie? Faker lubi Akali, lubi Akali. No Faker ogólnie chyba wszystkim lubi grać, tak? No grał już wszystkim w karierze, tak? No, może myślał, że będzie orawo. No, humanoid jest dobrym graczem, no bez przesady też, nie? No ulti, co tam poszło tutaj bokiem, bo Gumayun się chyba po prostu... Nie, nawet nie użył tego Gale Force'a, nie? No ale nie ma to znaczenia, tak? No tak jakby duo lane nami Lucian wygrywa i też problem jak jest dla T1 jest taki, że ten duo lane może grać over agro, bo w jego wydaje mi się, że na przykład z porównaniem do takiej postaci jak, nie wiem, Sejuani, kiedy jesteś na midzie i próbujesz brać tier 1, to taka Sejuani jest bardziej niebezpieczna, bo ona ci wychodzi z wrightów i zagrywa ulti na odległość, nie? I łatwiej złapać moim zdaniem na miluce. No zobaczmy, duży teamfight, ale lepsza pozycja Fnatic, no nie ma co, tak? Tu będą zaorani. No zobaczmy, jest ta Akali, no ale już nie ma, powiedzmy, tego, okej, Akali sporo może tu jeszcze ugrać. Akali jest w porządku pozycji, jeżeli to przeżyje, tak? Do następnego dymka, no. Dobry odwrót w stronę Fnatic. W sumie powiem wam, że jestem w szoku, że Thresh, Jax i Aphelios nie mogli więcej pomóc tej Akali tu? Poważnie? Co się tu stało? No, tak jakby no... Faker zabił Luciana. To jest lepiej niż gorzej. Ale Fnatic teraz ma problem. Albo jesteś między motem a kowadłem, albo udaje ci się wbić w jedną stronę. No Akali w tym momencie ma cooldowny, tak? Bo użyła wszystko. W teorii, no gdyby Akali została w dymku, może by lepiej to było. Czy mogła Akali zostać w dymku? No właśnie. Tu jest dymek, nie? Aha, użyła ulti. No to tak średnio mogła wrócić. Gdyby trafiła shurikenem, no właśnie. No więc zastanawiam, okej, okay, jest hak trafiony? Gdzie był hak ze strony Thresha? A, w miniona trafił, okej, okay, bo tak jakby zastanawiam się, że gdyby T1 jednak ta trójka spróbowała tu pogonić, czy mogliby uratować Fakera? No jest trafione ulti Aphelios'a, no może nie, Jax też jest, no widzicie, to jest ten problem, no Jax jest useless, jeżeli nie jest jakoś totalnie do przodu. No co Jax zrobił w tym teamfight? No dobra, tu bije tego Razorka, zostaje podrzucony. No coś tam, no nie, no Jax nie mógł tu więcej zrobić, nie wiem kto mógł zrobić więcej ze strony T1. W sumie w jego gówno zrobił, nie? W jego został CC blokowany, nie? No i to jest ten problem, no ta Poppy no jest useful pod tym względem, nie? I to jeszcze Poppy nawet, wiecie, no to jeżeli Poppy, zobaczcie ile Poppy czasu tu kupiła. Tutaj podrzut, nie? Patrzcie. O, podrzucony, tak? Już traci jeden skill w jego, nie? W tym momencie przybite do ściany, CC lock, nie no. Razor grał tutaj onera w tym divancie, no. W jego naprawdę mało zrobił w tym teamfightzie, nie? Natomiast i tak jestem w szoku, że tak fajnie Fnatic był w stanie wrócić na Fakera, nie? Dobra komunikacja poszła, nie ma dymku, użył swoje cooldowny, nie ma jak uciec, nie? No to jest siłą Akali, jest ta mobilność, nie? No w teorii, z perspektywy postaci, jaką jest Akali, jest asasynem. Asasyn swoje zadanie w teorii wykonał. Zdjął najbardziej niebezpieczną postać u przeciwnika. Chociaż to też jest dyskusyjne, no bo nie mówmy, że Azir nie jest już niebezpieczny na tym etapie. No Griffinx, team go po CC i każe gra w Gana. Taka jest prawda, zobaczcie, to co mówiłem. Po co bierzesz Akali, Jax i coś, co raczej bardziej niż mniej będzie musiało grać split push 1-3-1 skirmisze, wyłapywanie w lesie? Po co to brać, jeżeli nie jesteś do przodu, a przeciwnik może łatwiej grać? Przeciwnik ma po prostu team kompy, wystarczy po prostu lepiej zagrać teamfighty, nie? Kiedy jesteś do tyłu, to da się lepiej zagrać teamfighty. A w tym momencie Fnatic jest do przodu, więc no, gra jest bardzo ciężka dla T1. Tak jakby, gdyby T1 miało lepszy late game, to nawet byśmy dyskutowali, że no, mogą wrócić, ale nie będzie łatwo. Ale w tym momencie no, jest gorzej dla T1 w lejcie, bo już pojawią się momenty, w których po prostu masz te teamfighty, no i musisz być z Fnatic 5 na 5. Dobra.
Faker, 1 na 3, no dobra, gra z teleportem, Dymek zagrany, kupił czas, kupił ulti od Luciana. No ale w tym momencie, jeżeli Faker nie zabije, w tym momencie jest problem. Okej, okay, Razork, wow. Ej, Razork MVP, no nie żartujmy sobie, no naprawdę. Wunder robi, wiecie, Wunder gra gąbkę, tak? Kupuje czas, kupuje skille, ale przechodzi co do czego, tak jakby te najważniejsze CC i najważniejsze momenty, w którym przeszkadzał się przeciwnikowi, to był Razork. Spójrzcie, w tym teamfajcie znowu, no, ogrywa. Natomiast uważam, że T1 dobrze robi. T1 nie może, nie powinno szukać teamfajtu. T1 musi szukać skirmiszu. Faker tym agresywnym wejściem tutaj, no bo wchodzi 1 na 3, wiadomo, że gra na czas, tak jakby no, liczy na to, że jego koledzy z drużyny zdążą przyjść. I to jest to fajne na topie zagrane, więc no... Udało się dla T1, moim zdaniem, bardzo dużo tu zyskać na te tego, jak źle było. I Faker wie, że żeby wygrać tę grę, to my musimy mieć skirmisz najlepiej w lesie. Wtedy nasze postacie najlepiej działają. Wie go gdzieś tam za ścianą może zniknąć. Ja jako Akali mogę dymkiem kupić czas. Nie chcemy się bić przy obiektywach. To jest to, co musi robić T1. No i Faker poświęcając się, moim zdaniem, no bardzo w porządku to zagrał, tak? Dalej nie zmienia to faktu, że no wiecie, to jest... No i z drugiej strony wydaje się, że Faker w miarę zrobił to, co miał zrobić, ale wiecie, jak na 22 minutę, no dalej nie uważam, że to, że na razie w dwóch sytuacjach nieźle zagrał Faker, oznacza, że Akali była użytecznym pikiem w tej grze. Tak uważam. Nie jest do przodu, nie jest moim zdaniem zagrożeniem na sajdzie. No i cały czas czekamy na ten moment. No Jax, no jak bierzesz Jaxa, to no, musisz... Na przykład zastanawiam się, czy Jaxem powinien być na bocie teraz? No nie, bo nie ma teleportu. To jest problem teraz za T1. Ktoś powinien być na bocie strony T1, bo to T1 powinno na sajdzie mieć silniejsze postacie, Akali i Jax, ale nie możesz tego zrobić, bo nie masz teleportu, a przeciwnik... No, 23 minuta myślę, że powoli pojawia się presja baronowa. No, teraz to ci Fnatic robi wizję, ale zasadnicze pytanie jest takie, czy jeżeli ja nie przyjdę wystarczająco szybko, to Fnatic jest w stanie zrobić barona. Jeżeli odpowiedź na pytanie jest tak, no to rzeczywiście nie możesz iść na bota. Co nie zmienia faktu, że ja uważam, że i tak T1 powinien tak zrobić. Moim zdaniem T1 powinien zaryzykować. Moim zdaniem Akali, która niedługo ma teleport, za długo tu siedzi. Moim zdaniem Akali, o w tym momencie widzicie, gdzie jest Faker? Moim zdaniem Faker powinien był iść na bota w tym momencie. No, tylko skręcił. Skręcił, bo poszło info od T1, że Fnatic wchodzi tutaj, zaraz będą barona robić. Ale wiecie co? Mi się wydaje, że w tym momencie jako T1 musisz zaryzykować i wydaje mi się, że w tym momencie lepiej jest wysłać Akali na bota, robić presję na towera, i liczyć na to, że przeciwnik zacznie tego barona. Tak jakby, no nic, no maczmy, no ja na szybko sadzi ten baron. No i jest moto Poppy, no to jest właśnie też siła Poppy. Tak jak tam jest tego Maokaja, Poppy ułatwia ci granie wokół Heralda, zobaczmy. No, no i widzicie, nawet kiedy Jax ma flankę, no nie, no Jax jest gorszy w tej fajtach niż Aatrox, no. Tak po prostu uważam, bo gdzieś tam wcześniej ktoś pisał, dobra, ale Jax w Chinach to wygrywa, no. Na razie w dwóch grach, co widziałem Jax, może mam po prostu pecha. Pamiętacie, oglądałem RNG na DRX, no i teraz tutaj. W dwóch grach mam takie wrażenie, i jeszcze w tamtej grze to RNG więcej zagrało pod Jaxa niż teraz T1 pod Jaxa i wyszło to lepiej w tamtej grze. A i tak no, przychodziło co do czego, no Jax, wtedy też Kingen grał Aatroxem, nie? No ten Aatrox więcej robi w teamfajcie, no. Ma CC. W teorii te postacie są podobne, bo obie postacie muszą jakąś flankę znaleźć. To nie jest, nie wiem, frontalny inicjator jak, nie wiem, Ornn, tak? Ale przychodzi co do czego, no w takich skirmiszach na tym etapie gry, no to Aatrox jest po prostu lepszy. No ma więcej CC, ma więcej mobilności. Nie jest tak oparty na cooldownach, moim zdaniem, jak Jax. No Jax, jak nie masz młynku, to masz problem, tak? A wiecie, no Jax jest taki bardzo 1-2. Wchodzisz skok młynek. Jak nie ma skok młynek, to ciężko, żebyś w kogoś wchodził. No możesz próbować kogoś tam autoatakować, ale no widzicie, no spłynął tutaj na CC. To jest ten problem, nie? No, T1 miało team comp, podsumuję to tak. T1 miało team comp pod skirmisze. Nie wygrali early. Duży błąd Onera. Wtedy co padł na tych golemach. Bo dobrze by zagrał ścieżkę w lesie, jakby nie zginął tam. To jest fakt. To jest błąd. Dwa. Nie udało się żadnego ganku zrobić, mimo że macie pod to parcie. I gank na midzie był próbowany, no ale
No ciężko jest zabić Azira, szczególnie kiedy te flashy nie masz, bo jeszcze jest nadzieja, że Azir tam ucieknie żołnierzykami, ale tu coś flash stun tym Viego i wtedy Akali, która jest mobilna, może daleko go coś wykończy. No ale nie miał wtedy tego flasha Viego, nie? Nie udało się na bocie zagrać ganka. I w tym momencie, no, przyszedł moment gry, w którym zaczęły się Heraldy, Smoki. Na pewno trzeba pochwalić Razorka. Wiecie, no, patrzysz na staty, mówisz sobie, ty, super humanoid 6-0. W porządku zagrał też Wunder, tak, Wunder zginął tam dwa razy głupio, ale słuchajcie, zginął mniej niż się spodziewałem, naprawdę. Wunder musiał grać gąbkę w tej grze i zagrał ją nieźle. Naprawdę zagrał nieźle. Razork miał najważniejsze momenty w tej grze i udało mu się je wykonać, a Upset po prostu zagrał swoje, miał nami, miał wygrywający lane, wygrał lane, grał agresywnie, nie bał się niczego. Chcę zrozumieć Hillisanga, bo ej, normalnie Hillisang już padł wiele razy, ale słuchaj, nie padł w tej grze prawie w ogóle. Hillisang, ty nie padasz? Jestem w szoku, no. T1 pewnie w prepu mówiło, dobra, ty, nie musimy tego i tego banować, bo wiadomo, że Hillisang padnie. Ej, nie no, Hillisang zagrał jak nie Hillisang, nie? No, no i po prostu zagrał swoje, no teraz to już, no nie no, jako T1, no nie masz już jak wygrać, tak? Sok za 5 sekund. No, nawet jakby fajnie było spóźnione, co ma zrobić T1? No nie, no już nie możesz nic zrobić. No, split push już jest po fakcie, smok wzięty, po prostu czekasz na next Heralda jako Fnatic, tak? Albo jakiś next duży teamfight, no zobaczmy, no. Dobrze, że Fnatic pcha, bo tak jakby chodzi o to, że dopóki nie ma Barona, to chcesz, żeby przeciwnik nie mógł farmić nic w lesie ani w spokoju, tak? No, nawet jeśli nie wierzysz tego towera, to i tak musisz pchać, tak? No i też Azir jest fajny, bo stawia sobie tam towera na plecy i no i właśnie, popi, używa ulti, odgania, przerwie sobie to ulti, o. Mają możliwość na, też to co mówiliśmy wcześniej, Fnatic ma większy range, no, być albo nie już za T1, ale no właśnie, no to jest ten Jax, tak? No, no Jaxa nie będziesz potifajt, no to jest fakt, bo nawet jak nim sflankujesz, no, dużo dobrego musi się zadać, żeby ci się udało, nie? Więc no ten Jax nie wyszedł tu. Akali Faker nie zagrał najgorzej, ale i tak po co brał Akali, nie? Drips, lol. Wunder dobrze grał ten laning, więc rozumiem, jak działa ten matchup. No, na początku dał się przepchać, pamiętacie. Trzymał wave'a pod swoim towerem. Wiedział, że też Poppy pasuje do niego. Spoko, no mówię, grał gąbkę. Jestem w szoku, że dobrze zagrał, nie? Happy, no. I to jest, wiecie, drużyna, która przegrywa na Loud, na Brazylię. Wiecie, te BO1-ki są mylące. No, to jest drużyna, która przegrała na Loudu. No, nie wiem, zdziwieni jesteście, że uważałem, że kurde, no pewnie na T1 czy na IDG nie ma szans? Nie wiem. Loud równa się T1. Brazylia przed Koreę. No, BO1, no to jest losowy format, trzeba sobie powiedzieć szczerze. Natomiast no, budujący się na Fnatic, zastanawiam się, jak dużo by to zmieniło, jeżeli rzeczywiście by... no dobra, odbieram to jednak. Halo? Ważna sprawa, żona się pyta, co będziemy jedli w tym tygodniu, trzeba zakupy robić, no. Zobaczmy, Riot, Freak, mówicie i Wunder, no już patrzę, co tu się stało. Co to jest? If you lose from NA, swim back to Korea very far. No, Wunder to potrafi wjechać do głowy, nie? No, taka jest prawda, no. Umie. Czarny Piotruś, zobaczmy, co tutaj, lekcja pokory, no, zobaczmy, co się stanie. Uwaga. Proud? And not only for the casters such as Jat to be biased, but I would like the crowd to be biased here towards EG. So first of all, can we get another cheer for Evil Geniuses, please? Okay, now. That was good. I like that. As we get a champ select, can I please get a boo for G2? Drop it. We'll be right back.
Freak, no cóż, znaczy... A co gdyby IG wygrało? To by ludzie mówili, że banger. No, Freak zaryzykował, no. Co chcesz jeszcze powiedzieć? No, zaryzykował i tyle, no. Trucks? Aha, dobra, no tak. No, no jest banter. Wunder zawsze dobrze banterował, jak wiemy, więc fajnie. No, co można powiedzieć, jeżeli chodzi o... o ten mecz i co dalej, tak? No bo będą grali na EDG. EDG wygrało na... pokazujemy tutaj... scoreboardy. Zobaczmy, jak wygląda ten scoreboard w tym pojedynku EG. EDG, przepraszam. Aatrox, Poppy, Azir. Kopiują. Nie no, to na odwrót. To Fnatic skopiowało. EDG. No ta Jinx jest ciekawa, co? No tyle czasu Jinx nie było. Wcześniej była taka popularna. Czy będzie WOD dzisiaj? Tak, będzie WOD z dzisiaj. No zobaczymy, czy też uda się, żeby był skrót ze streamka najpierw rzucony, ale WOD na pewno w ciągu tygodnia będzie rzucony, nie? No wiecie, no wygląda tak jak stomp, tak patrząc na ten scoreboard, no co ja mam powiedzieć, no. No i teraz zasadnicze pytanie. Kto powinien wygrać? I, no nie no, dla... No słuchajcie, no fajnie, że wygrali na T1, ale nawet jak tak spojrzymy na ten pojedynek, nie? T1 zagrało słabo. Nie mogę też powiedzieć, że Fnatic zrobiło coś niesamowitego. Fnatic potem zagrało dobrze. Tak jakby Fnatic zagrało jak równy z równym. Pełna zgoda. I wykorzystali błędy przeciwnika. Tak, to Honor bardzo duży błąd, że tam padł, bo tak naprawdę cały plan na early game się posypał, a mieli przewagę. No ta Poppy naprawdę wyszła nieźle, no. Ale prawda jest taka. Wyobraźmy sobie, że nie udałoby się dostać tego prezentu w early game. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że byłby wtedy problem dla Fnatic. No bo wyobraźcie sobie, że nie wiem, Pop jest wygoniona z lasu, bo była low. Wyobraź sobie, że dobrze gra owner, przeczekałby tę sytuację, zrobiłby jeszcze kragi i mielibyście sytuację, gdzie no już pewnie w lesie raz, że byłaby kontrolowana ta Poppy, wszędzie byłaby wizja na nią zagrana. Co jest ważne, w jego cały czas miałby flesza, więc zagrożenie ganku na midzie i na bocie byłoby sporo większe. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli early game by wygrało T1, no to ciężko byłoby dla Fnatic. Widzieliście, że no, Wunder musi grać gąbkę, ale wyobraźcie sobie, że Wunder gra gąbkę, a Akali więcej roamuje. Jakby udało się dla T1 zrobić coś midlanerowi Fnatic, to byłby to ciężki mecz. No. Akali, która idzie do side'u, do Jaxa, jakby oni się rozpędzili i na bocie też mają fajny ten dive potential, o którym mówiliśmy, nie? No więc... No, Honor zrąbał, no. Mimo wszystko to nie jest tak, że uważam, że przez jeden błąd T1 przegrało, ale na pewno dużo by to zmieniło, nie? Jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdyby nie to, co się stało z Honorem, to przynajmniej na równi byłaby ta gra w midgame'ie. No i pytanie, jak bardzo by Jax potrafił wtedy wysajdować. No bo widzicie problem Jaxa. Jak Jax nie sajduje i musi teamfightować, jest zmuszony teamfightu, nie za dużo robi, no. Jeżeli chodzi z kolei o EDG, no to wiecie, no tu jest ten, no... No dalej EDG faworytem, no sorry, no co ja mam powiedzieć, no. EDG faworytem, tylko no teraz trzeba by się zastanowić na ile, no bo przed startem tego meczu bym powiedział, że raczej gdyby nie to, że został Fnatic T1, no to wiecie, tak na ślepo, to tak jak mówiłem, że Fnatic zajmie czwarte miejsce w grupie A, no to ja tu dawałem, wiecie, nie wiem, 20% szansy dla Fnatic, nie? Teraz, no wiadomo, że to musi być więcej niż 20. Minimum, co dam EDG, to jest 60-40, więc lądujemy między 60-40 a 80-20. Teraz pytanie, na przykład 70-30, co o tym myślę? No, zobaczmy, no tutaj EDG no z kolei przegrało na T1, no właśnie, pamiętajcie, więc A większy od B, B większy od C, no wiadomo, no to był stomp, tak? No i tak, oni Faker grał tą Akali, mieli Yumi. Ha.
No właśnie, Cloud9 Fnatic to też był stomp. To może w ten sposób. Jedną z moich głównych wątpliwości to było, jak sobie poradzi upset z Helisangiem. No szczególnie w kontekście Helisanga miałem wątpliwość. No, to ma nie jest dziwne, tak? I po play-inach również nie szło super, nie? Helisangowi. No, no taka jest prawda, no, ludzie się śmieją, że gdzie Rax, nie? No i Helisang ogólnie nie miał super sezonu. W play-offach Helisii też nie są mu wybornie. No, natomiast, jak wiecie, ja jestem wielkim przeciwnikiem hejtowania upseta. No bałem się o Helisanga, no, no nie ukrywam, tak? Natomiast, no, spójrzmy i idźmy roll per roll. Czy upset Helisang, patrząc na te dwie mapy teraz, gdzie, no, zagrali dobrze, no, czy są w stanie wybrać na Vipera i Mako? Viper i Mako to jest, wiecie, to jest klasa, nie da się ukryć, nie? Natomiast realnie uważam, że Viper jest grzeczniejszym graczem niż Gumayushi. Nie? Oczywiście w ogóle tutaj, w tym pojedynku tutaj, no to był problem. Z perspektywy EDG ja myślę, że muszą pomyśleć, co robimy z Lucianami. To może być ban. O właśnie, kto ma który side? Właśnie, to jest w sumie ważne w tym kontekście. Fnatic ma red side. No to moim zdaniem nie dostaną Lucianami. Moim zdaniem jako EDG z blue side'u banujesz. Zobaczcie, no trochę teraz Fnatic ma problem, bo co z tym Maokajem, nie? Co ze Sejuani? Znaczy, co banowało T1? Zobaczcie. Banowali LeBlanc, Maokai, Graves z blue side'u. No, chyba banujesz Sejuani, co? Chyba banujesz Maokaja, mówię jako Fnatic. No i jest problem, no bo EDG z blue side'u zbanują moim zdaniem nami. Nie uczcie się, Juxon prawie zostawią Lucianami. Nie. Albo sami wezmą, albo zmanują. Są z blue side'u. Nie ma powodu, żeby tego nie robili, nie? Ciekawe, co będzie z Azirem, bo jak wiecie, Azir jest mocno scoutową postacią. Scout bardzo dużo grał Azirem. Więc powiedziałbym tak, moim zdaniem upset Helisang mogą wygrać bota, bo na przykład ja jestem w stanie sobie wyobrazić, nawet patrzcie, co tutaj było. Upset z Red Side to Aphelios. Ej, Aphelios, trash na przykład dla Helisanga, bo ta Renata dla Helisanga. No, słuchajcie, no, jak mam gdzieś zaradzę kogoś, powiedziałbym, że upset Helisang mogą być punktem presji 2 na 2. Tak? Razork ma tę zaletę, że nawet jak nie będzie Poppy, no, przepraszam, Maokai i Sejuani, nie wierzę, że na przykład EDG banuje Poppy. Więc przyjdzie co do czego, myślę, że w najgorszym przypadku Razork będzie miał Poppy. Myślę, że tak będzie, tak? Zgoda. Czyli obotleń załóżmy, jeżeli założysz się nie boję, masz Poppy dla Razorka. No nie wiem, co z midem. Ja nie za bardzo wiem, co zrobi Humanoid. Jeszcze raz, chociaż no na pewno mniej się boję Humanoida niż Lewundera. No i teraz dochodzimy do całego clue tego wszystkiego. Co się stanie na topie? Zresztą no, Flandrek no, z Gravesa jak wygrali. No, dużo, no, to nie był jakiś dominator linii. Grał Graves mi przypychał. To nie jest historycznie... Wiecie, to nie jest The Shy, nie? Flandre jest takim bardziej weeksiderem, czyż nie? Tak, okej, może nie weeksider, ale zadaniowiec. Może tak bym to określił. No na tym Ornie się nie popisał, nie? W teorii Zeus był trudniejszym matchupem dla Fundera, nie? Zobacz, jak Mako gra na trashu, mówicie. Dobra, Globotrober, proszę bardzo, Globotrober, robię to. No, Mako to dzisiaj legenda, tak? To jest sceny chińskiej i światowej, tak? A dobra, no to widziałem, tak, że to po flashu, tak? No, no ale... też powiedziałbym, no nie róbmy z tego nie wiadomo czego, też nie przesadzajcie, tak? To, no, zagranie, wiecie, hook w tej sytuacji moim zdaniem nie jest aż tak trudne jak w wielu innych sytuacjach, bo takiego hooka się gra, kiedy wiesz, że jedyną szansą, żeby przeciwnik przeżył, jest flash. Gdybyś na przykład nie miał tu Atroxa, to raczej takiego hooka nie grasz. Tak jakby to jest hook bardziej na zabezpieczenie, bo albo przeciwnik flashuje i dostaje hooka i pada, a jak nie flashnie, to i tak pada. Więc no, szczerze mówiąc, no, dla mnie Globotrober to nie jest totalnie niesamowity predict flasha. Tak szczerze, nie? No bez przesady, nie? To wiecie, to nie jest 2014 rok, kiedy MadLife tak robił i nikt nie wiedział, co się dzieje, nie? Przejdziemy do Rogue, no muszę dać jakąś predykcję, no. Próbuję sam siebie przekonać, że Fnatic jednak ma szansę,
Ale minimum jest to 60-40, więc na tym zostaniemy, panowie. Uwaga, zapisuję na czacie. 60-40 dla EDG. No EDG dalej jest faworytem. W sumie ciekawi mnie, co zrobią z midem. Czy Humanoid weźmie właśnie coś po prostu Range Enchanter? Czy właśnie na odwrót Humanoid weźmie na przykład LeBlanc, Akali albo Sylas? Ciekawi mnie, co będzie zamiast... Humanoid jest w formie, ale nie widzę, że miał przewagę na Scouta. Dużo mnie buduje to, że w sumie Wunder nie ma może najgorszego matchupu na tego Flandrę. Natomiast wiecie, jaki jest też problem. Zizie, tutaj widzicie na Vizero 4, chyba jest taka sytuacja, gdzie to się już nie powtórzy, czyli raczej nie liczyłbym na to, że pamiętajcie, no, już to już jest powiedzmy tam trzecia mapa i DG już raz przegrało, więc z przegranych więcej można się nauczyć. Raczej nie liczymy na to, że Fnaty dostanie jakiś darmowy prezent w drafcie, nie? To tak tylko mówię, nie? Oczywiście nie uważam też, żeby Humanoid Fnaty jakoś skopali draft, no bo już trochę pograli na tych Worldsach, nie? Więc no nie, zobaczymy co dalej. Obejrzmy szybko, co zostało w tym DRX kontra Rogue, nie? Bo kurczę, ten pojedynek mnie bardziej zaskakuje niż ta wygrana Fnatic. Okej. Tu jestem bardziej zaskoczony, bo... Aha! Lucianami angle. Ej! No to w tym momencie muszę się zatrzymać i powiedzieć, że no to... Moja pierwotna myśl, o której pamiętacie, że kurde, jak się meta zmieniła z Enchanterów, to będzie problem dla Rogue. No, w tym momencie okazuje się, że... to boli, bo patrzcie, robi się coś takiego. Teza i test tezy. Nazwijmy to metoda scientific method. Scientific method, tak? Robisz jakąś tezę i sprawdzasz, czy ona jest prawdziwa. I kiedy nie masz żadnych danych, no to jest wróżbiarstwo, no bo strzelasz tezę, ale nie masz jak sprawdzić. Jaką ja miałem tezę? Teza Rogue Fryderyka, o której mówiłem na Sport Money na przykład. Kurde, co jak Azir rzeczywiście nie będzie grany. Bo uważałem, że to jest potężny problem dla Larsena. Larsen moim zdaniem był bardziej zależny od Azira niż inni, przez to, że to bany wymuszało. On był tak dobrym Azirem, że kurde, w Europie, no, jak nie banowałeś Azira Larsenowi, to miałeś ciężko. No i widzieliśmy, były mecze, gdzie nie był zbanowany Azir i był problem, tak? Natomiast widzimy, że to się stało nieprawdą. Wziął Azira. I Azirem też grał Humanoid. Wygląda na to, że ta teza nie jest prawdziwa, że mimo nerwów Azir dalej jest w porządku. Druga teza co do Rogue. Co z tymi Enchanter? I na razie oczywiście, no Yumi założyliśmy, że zawsze będzie zbanowana, ale było mówione, że Nami Lucian to już nie będzie to. Nami Lucian to nie będzie to. A nawet jeśli to będzie to, to wystarczy, że nie ma Nami Lucian, już jest problem. No bo już, że ta Lulu nie będzie, tej Seraphine nie będzie aż tyle. Już nie mówiąc o Lux Caitlyn, który klasycznie grał Rogue. Nagle się okazuje, że wzięli Nami Lucian i się nagle okazuje, że to też nie jest prawda. Nie jest prawda. No i w tym momencie... jeszcze miałem trzecią tezę i akurat tutaj podtrzymuję. Tak jak dla Jankosa, dla Malranga zapowiada się super, bo kontrol gang dżunglerzy, a jest taka meta. Gra tutaj Trandem, no Trandem oczywiście też grał bardzo dużo. Więc patrzę na te piki i w tym momencie widzę, że moje tezy obawowe w stosunku do Rogue po prostu nie mam nawet jak je sprawdzić. Po prostu się nie wydarzyły na tej mapie. No, wzięli nami Lucian, mają Enchanter na bocie, czyli ich największa siła, tym czy wygrywali, mają Azira na Larsena, a Odoana gra tankiem. A się też bałem, że nie liczył. Pamiętam, że też mówiliśmy o tym, że nie licząc Sejuani i Maokaja na topie, to była taka rozkmina, kurde, co jeżeli ten LPL będzie wyciągał te Jaxy, pojawi się Fiora i będzie Bruiser meta na topie i wtedy się boję Odoanna. W tym momencie mam Maokaja Odoanna. Czyli idealnie to, co ma robić zadanią w tej grze, być super inicjatorem i bardzo twardym, odpornym gościem, więc no, piki w ogóle nie poszły tak, jak myślałem, że pójdą.
Z drugiej strony, okej, okay, a co było banowane? Okej, okay, Caitlyn, więc mówiłem o tej Caitlyn Lux, no Caitlyn jak widać no, jest silna, ale no przeciwko kompowi to już w ogóle, tak? To komp grał Caitlyn, zanim się zagrał Caitlyn. Jarvan Malranga też jak najbardziej bardzo silny pick, ma to sens. I Yumi po prostu z defaultu, więc no DRX, że pierwszej rotacji niewiele mogli zmienić w banach, no taka jest po prostu prawda. Jeżeli chodzi o roll, okej, okay, Sylas banowany, Aatrox, okej. Okay. I Kalista. No ale i tak przychodzi co do czego. No wzięli mocny taki dive. Dive 2-2, teamfight oriented Amumu MF, nie? Więc. No i zobaczę, co ma DRX. DRX na pewno, nawiązując do tej poprzedniej gry, no nie będzie grał 1-3-1, tak? DRX będzie, jeżeli już ktoś ma być posłuchać, to będzie to Akali. A to jest prawda taka, DRX ma mocno teamfightowy team comp. Ale Rogue nie ma gorszego. Tak jakby. To nie jest tak, że Rogue ma słabe teamfighty. Rogue ma dobre teamfighty, ale sporowałem do tamtej gry, druga drużyna też ma dobre teamfighty. Mają, nawet powiedziałbym, że DRX ma pewnie lepszy engage. I na pewno, co jest zagrożeniem, to DRX ma taki engage przez ściany bardzo dobry. Tak, no, to jest bardzo, bardzo często się zdarza. No, ulti MF za ściany, bandaż Amumu za ściany, ulti Sejuani za ściany, no i gdzieś jeszcze Akali dochodzi, nie? Więc na pewno w lesie, jako Rogue, nie chciałbym się bić. W lesie bym nie chciał. Natomiast w takiej walce na rzece, w takiej walce przy obiektywie, myślę, że jednak Rogue ma przewagę, szczególnie przy smoku, gdzie możesz wyciągnąć tego smoka. Problem mógłby być, no ale tutaj to nie ma znaczenia, bo jesteś od Blue Side'u. Baron jest ryzykowny, jeżeli dobrze nie skontrolujesz obszaru za Baronem, tak? No, ten Tink on DRX jest bardzo dobry w tym, że stoi za pitem i wciska wszyscy R. Szczerze mówiąc, ciężko jest zrobić Barona w ten sposób, dlatego wydaje mi się, że jako Rogue musisz gdzieś tam kontrolować lepiej obszar, tak? Musi mieć przewagę wizji, żeby wygrywać. Dlaczego w lesie 4 AOE ulty, mówi Sekundo? Dlaczego nie w lesie? Poczekaj. No nie no, ja właśnie uważam, że DRX są bardzo dobry team comp do walk w lesie i do walk w takich przesmyków, nie no. W takim frontalnym engage'u na raz, według mnie DRX ma lepszy team comp. Kiedy wszyscy wciskają R, w pierwszej rotacji umiejętności, w pierwszej inicjacji DRX ma moim zdaniem lepszy team comp. Natomiast to nie jest takie proste, bo w przedłużonych walkach już jest problem. Jeżeli jako DRX na przykład nie wybombisz Azira albo Luciana w tej pierwszej rotacji, to masz problem. Nami ma też ciężkie zadanie. Według mnie Nami nawet jest celem, które na samo AOE pada. Więc bardzo musi moim zdaniem uważać Trymbi, ale nie tylko. Trymbi musi dobrze powiedzieć Malrangowi i Odoamne: ej, pamiętajcie, że wy musicie wsiągnąć CC, bo ja padam na samo AOE. Nie? Ale jeżeli pierwszy frontalny engage przeżyje Rogue, to mają lepiej. W przedłużonej walce Azir bije z long range'a, Lucian może wskakiwać, wyskakiwać i tak samo Nami daje przyspieszenia. Fajne też jest ta fala Nami. Fala Nami do disengage'u ma sens. Natomiast co Rogue ma dobre? Jeżeli Rogue będzie miał przewagę i jest na przykład na smoku albo na baronie pierwszym, albo na przykład są w stanie wejść do lasu i przykontrolować ten las zanim zaczną barona, to tak jak mówiłem, mają siłę tego Maokaja. I to oni zadają obrażenia, zanim jest engage. Tak jakby, nie chcę powiedzieć, że to jest poke, bo to nie jest long range poke, ale są w stanie kupować obszar, może tak bym to określił. No i też ta zaleta Maokai, o której mówiliśmy. Jeżeli ty robisz jakiś objective, albo przeciwnik robi objective i puszczasz, że tak powiem, te ulti Maokai, to też jest fajne. No. Dobra, jeśli chodzi o sam early game, co chce robić jeden i drugi leśnik. Sejuani Maokai, wiecie, tu może się pojawić jakiś gang, bo masz dobre ceceki. Chyba wolę z tej strony. No nie, obie ekipy mają dobre ganki, no bo Trundle cię zapałuje, nie? No a z drugiej strony Lee Sin ma duży damage, nie? Więc no. Damage jest, natomiast to będzie. Jeżeli już robisz ganka na tropie, to przed szóstym, bo więcej CC ci jakoś bardzo nie pomoże. Chodzi o to, że no na pewno nie są to postacie, które ci gry wygrają, nie? Może oczywiście przyjść gang, tak? Na topie, ale to jakiś gang pod małą przewagę. Na pewno nie gang pod to, żeby nowa wygrać. Nowa subskrypcja. Grę, to już tradycja. No. Witamy w stadzie. Okej, okay, no właśnie. Mamy drugie pytanie. Dziadzie. O, jest sub, dziękuję. Adixon. Jest w takim razie drugie pytanie, będzie z midem. Czy powtórzy nam się to, co widzieliśmy przed chwilą w tamtej grze? Czyli, że no po prostu Azir wybiera, czy spuszcz, czy nie. Azir przepycha, Azir kontroluje. Myślę, że tak. Tym razem zamiast Viego jest Lee Sin. Co szczerze mówiąc chyba nawet jest gorzej dla DRX. Powiem wam dlaczego.
kiedy mam Akali, to wolę mieć CC. Bo mobilność i tak jakby dotarcie do Azira, który gdzieś tam ucieka żołnierzykami, ma ofreszem pod swój tower i jeszcze zagrywa ulti. To, że masz drugą, że tak powiem, postać, która może podążyć jakimś leasing, moim zdaniem niedużo zmienia. Wolałbym mieć hard CC, jakim jest Flash stun od Viego, tylko że właśnie Viego nie ma wtedy Flasha, co moim zdaniem zabolało go na tamtym ganku. Bo jeżeli już przeciwnika zatrzymasz w miejscu, to i tak Akali powinna wystarczyć. No, no ale coś tam może się wydarzyć, tam idzie. Na bocie, no to tak samo jak wtedy, no myślę, że tutaj nie ma wątpliwości, no, no Lucian nami po prostu jest agresywne 2 na 2, będą chcieli mieć jakieś zabezpieczenie od Trandla i tak samo vice versa, DRX momentalnie ma lepsze ganki na bocie, szczególnie ta nami, no DRX musi łapać nami jak najwięcej się da i na gankach i w teamfightach i to brzmi głupio, ja nie mówię, że mają fokus robić na nami, nie, chodzi o to, że DRX, żeby ich łapanki zadziałały, to najłatwiej mają trafić nami, nie? No natomiast wiadomo, no, najlepiej byłoby złapać kogoś innego, ale no moim zdaniem Krimby ma ciężkie zadanie. Musi bardzo uważać, ale w przedłużonych walkach do Rogue powinno wygrywać. No zobaczmy teraz, w jaki sposób Rogue to wygrało. Okej, okay, zobaczmy. Okej. Okay. No, tam jakieś wardy. Trundle widziany, okej. Okay. Czyli będą wiedzieli, że Trundle zaczyna od botside'u, tak? O nie, Malrang, ciekawe czy Malrang wiedział z jakiegoś prepa, że oni tam warda mogą postawić. Bo zobaczcie, Malrang cofa, ale w tym samym czasie jest pingowany on my way do blue, no widzicie. Ciekawe czy to było zaplanowane, jak myślicie? No to takie rzeczy mogą wyjść w analizie, nie? O, Larsen widzi Zekę. O, musi uważać tutaj. No, ward zniszczony. Okej, okay, czyli tak, ci wiedzą, gdzie zaczyna leśnik. Rogue może się domyślać, chociaż no, w teorii Rogue nie wie, tak? Mumu i MF cheezują gdzieś tam w krzaku. Dużo wardów postawiłem przez DRX na level 1, nie? Więc pytanie, jak bardzo o tym wie Malrang, bo tak jakby, jeżeli o tym wie, to fajnie zagrać w drugim tempie, że gdzieś tam czekasz, aż te pierwsze wardy się kończą i wtedy idziesz na ganka, bo jeszcze przeciwnicy mają mniej wardów na mapie, nie? Natomiast i tak mi się wydaje, że Trundle nie musi nigdzie gankować. Trundle bardziej musi kontrolować, gdzie jest Lee Sin. To jest moim zdaniem zadanie dla Trundla, jeżeli jeszcze na topie może coś naspływać, ale ogólne zadanie dla Trundla jest takie. Szukaj Lee Sina i spraw, żeby Lee Sinowi żaden gank nie wyszedł. I wtedy jest spoko dla robot, bo na midzie ustaliliśmy, że nie powinno być źle, na bocie też 2 na 2 nie powinno być źle, nie? Natomiast jeżeli jakiś gang wejdzie Lee Sinowi, no to jest trochę problem dla Rogue. No, mu banderzami wchodzi. O, wiedzą o wardzie, zobaczcie, Rogue piguje znak zapytania na trójkącie, więc mu się skapnął. Czekaj, Larsen inaczej to chyba zagrał niż Humanoid. Tak, Humanoid dał się wtedy przepchać na pierwszym wave'ie, a tu Larsen ewidentnie popycha. No, w teorii, no właśnie, czy... Gdyby Lee Sin zaczął od Blue, no to czy w teorii Odoamne nie byłby teraz w sytuacji zagrożenia? Tak by, czy Rogue wiedziało, że na pewno Lee Sin zaczyna od Reda? A może wiedzieli, że Sejuani pomagała? Mogło tak być, nie? Roka Mateo, każdy racjonalny myślący Trundle by w tej grze grał do bota? Tak, bo w teorii wydaje mi się, że na topie może dać się przepchać jako małą Kai, a chcesz być na bocie, bo na bocie będzie dużo walk. No, no zgadzam się, myślę, że tak. Myślę, że grasz do bota, ale co ważne, moim zdaniem no musisz jakoś tego Lee Sina znaleźć. No zadaj na Malranga, no znajdź Lee Sina. Okej, znalazł. To już naprawdę więcej nie musi robić. No znalazł go, styknie. Nie? O, jeszcze warda zniszczył. Super, nie? Okej. Okay. Dobra, pozycja Lee Sina jest znana. No teraz oczywiście Maokai i Azir mogą zrobić co chcą. No zobaczysz, Odoamne tu pada. No został trafiony. No, Kinger oczywiście wiedział, że nie ma tutaj w pobliżu Malranga, tak? Więc no, w teorii mógł się pokusić, czy wystarczyłoby mu Dimage'a. A, nie ma Flasha. To nie mógł. Ale oczywiście, no, problem Odoamne jest taki, że Kinga ma Ignite'a, nie? No, jest na takim low HP, że nie może raczej dojść na lubiane. Okej. Okay. No i to jest Lucian nami. Też dla Rogue fajne, bo wiedzieli, że Lee Sin tu był niedawno i raczej na pewno wiedzieli, że Lee Sin cofa do bazy. Więc mogli zagrać nonchalancko, bo szansa na to, że Lee Sin tu będzie, była bardzo mała, tak? Więc też dobrze wyczekali moment, no i znaleźli 2 na 2, nie? Cennami. Odoamne też czuje presję. Dobrze, że 6 nie ma Sejuani, no bo miał problem, no ale no, raczej, no dobrze, no
Nie mogę zrozumieć szóstego, no ale... Gdyby szóstego powiedział, że ten dive na pewno się uda. Teraz nie mam pewności, zobaczmy. Okej. Okay. Zobaczę na drugą rotację, czy wejdzie DRX. No, Lee Sin. Nie trafia Q, dobry fresh od Amne. I proszę bardzo, bardzo dobra obrona strona od Amne, wytrwał. No i co najważniejsze, pozycja Lee Sina dalej jest znana, tak? Dalej jest to samo. Presja jest po stronie Lee Sina. Wziąłeś Lee Sina, wydaje mi się, że bardziej jako Lee Sin czujesz presję, żeby coś zrobić konstruktywnego na mapie. Tak to no znowu chcę się powiedzieć, że no tak jak Fnatic, Rogue jest w stronie, że Rogue jest tak jakby w mentalności, że oni wiedzą, że to przeciwnikowi musi się udać coś zrobić. Presja jest po stronie przeciwnika, żeby coś agresywnego zrobić na mapie. Dla Rogue, jak dostaną coś i się wybronią, to jest po prostu fajnie, ale czują się moim zdaniem komfortowo w tej sytuacji. No, podają się do strzeli Malrang. Zobaczcie, shadowuje odpowiednie linie, tak? Kiedy był push na bocie, był na bocie. Kiedy teraz na midzie coś się dzieje, jest przy midzie. Malrang nie musi robić ganków. Malrang ma pilnować, gdzie jest Lee Sin i pomagać liniom, tak? To jest podobny styl gry, co moim zdaniem premiuje na przykład Jankosa, tak? Oczywiście Trundle to zupełnie też co innego pod tym względem, no... Wiadomo, że na Jarvanie to inaczej by mógł zagrać Malrang, ale ten Trundle robi to, moim zdaniem, to co ma robić, tak? Farmi, w teamfightach będzie fajnie dla Trundle, masz ten pilar, zagrywasz Erkę, fokusuje się na osobę, Lucian i Azir w midgame'ie będą potrafili rozpuszczać, tak, frontem przeciwnika. Herald jest za 2 minuty, więc to pewnie będzie jakiś pierwszy obiekt w tej grze. Chociaż Rogue, jeżeli by chciało coś zrobić, to teraz. Teraz, kiedy mają Pryo i teraz, kiedy Trundle jest w pobliżu, teraz mogliby, jeżeli już spróbować jakiegoś smoka, chociaż po co? Po co? No mówię, Rogue nie musi się śpieszyć. Rogue nie musi się śpieszyć. No, odłamy ładnie zagrał, mówicie. No, zgadzam się. Zgadzam się, no. No i dobra. Mówicie, matchup na midzie nudny, mówi... Kto to napisał? JT Words. Ale wiesz co? Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że Trymby musi... Czekajcie, bo ja patrzę na czat, co się tu stało. Oni brali Plate'a wcześniej, bo był Trundle w pobliżu. No dobra. Z jednej strony chcę jeszcze powiedzieć, że niby pech Trymby, no bo komp zrobił E w bok w momencie, kiedy leciał bandaż. Z drugiej strony, o tym mówiłem, no to nie jest kwestia, że tu ktoś miał mechanicznie ograć. Po prostu Trymby musi wiedzieć, że on jest najłatwiejszym celem dla DRX i to się dało. Znaczy, no, z drugiej strony prawie tak zawsze jest z nami, ale tutaj to jest moim zdaniem do potęgi, bo siła nami polega na tym, że jeżeli nie zdejmiesz się w pierwszej bombie, to ona i się wyleczy, i cię wykajtuje, i zdezengage'uje. A jak sprawić, żeby ktoś nie dobrał cię zengage'ować, no to przeciwnik ma hard CC. W tym team kompie, kiedy przeciwnik ma tyle CC, no to Trymby jest na piedestale. Trymby musi uważać w tej grze. No, padł już raz, okej. Okay. A właśnie tak nawiązując do tego nudnego matchupu na midzie, no wcześniej przed chwilą widzieliśmy, że był tam i Trymby, i był tam Malrang, więc moim zdaniem aż taki nudny matchup to nie jest, bo widzicie, Azir miał momenty, żeby był naporem. Wyobraźcie sobie, że w takim momencie udaje się gangla Lee Sina. I nagle moim zdaniem mógłby być problem, nie? Skąd masz ten plecak, się pyta? Skąd teraz tyle tego Azira, pytacie się mnie? Okej, okay, co się stało? Lee Sin gdzieś na rzece wyłapany, nie ma flesza. O, wyjdzie z tego? Nie, Azir biegnie, chyba nie wyjdzie z tego. No, 2 na 2, no co mam powiedzieć? No, 2 na 2 no, jest przez Lucenami, okej. Okay. Herald wynika z tego, będzie robił. Ten Lee Sin robił Heralda po prostu, czy jak on dał się tam złapać? A, tu jest picture in picture, uwaga. Nie, kraba. Odłany go złapał, okej. Okay. Ciekawe, czy to przewidzieli, czy po prostu... czy przewidzieli, że tam będzie Lee Sin, czy przypadkiem to się zadziało? Możliwe, że wiedzieli, że jest górny krab i możliwe, że Malrang mówi na przykład, że mnie widzę. No to może być Herald z tego, nie? Wystarczy, że teraz... tylko, że na 2 kroki muszą dostać, bo widzicie, Sejuani przepchała topa. Moim zdaniem jako Trundle w takiej sytuacji nie robisz Heralda, bo jest to za duże ryzyko. Bez ryzyka jest zrobić swój las, odepchać topa i drugi raz podejść pod Heralda, nie? No i oczywiście, no, klasyk klasyków, no wziąłeś Lee Sina, nie winą ci 2 akcje i po co brałeś Lee Sina, nie? No mówię, to jest to samo, jak tak patrzę na ten poprzedni mecz, nie wiem, może te drużyny ze wschodu, wiecie, mówią, że dobra, Europa jest tak mierna, że my możemy robić co chcemy, bierzemy jakiekolwiek agro chcemy, nie? No, no oczywiście też nie przesadzajmy, no nie mówię, że team kompy i DRX i T1 wcześniej były jakieś
troll, ale na pewno były po stronie tego, że to oni muszą zrobić place i muszą wyjść. No. I tak mówiąc z tym Heraldem, tak, nie ma sensu ryzykować z Heraldem. Możesz po prostu zrobić górny las, odepchać linię i wtedy zrobić Heralda. No w tej sytuacji Diarek zrobi Heralda i ktoś powiedział, no i dobra, no to w takim razie nie mogłeś sobie nie iść na Heralda, powinieneś był zrobić Heralda. Nieprawda, bo to, że Diarek teraz sobie Heralda, to raczej będą do tyłu w tempo i zadanie dla Rogue jest teraz odbić to na bocie, tak? No bo patrzcie, wzięli tego Heralda, nie? Natomiast co na tym zużyli, tak? Lee Sin teraz dopiero robi las, a Malrang już swój las zrobił. Więc teraz zadanie dla Rogue jest, no oczywiście odłamne, przez to będzie musiał grać Wixa, będzie musiał uważać, ale teraz problem jaki jest dla DRX będzie w ciągu najbliższych, nie wiem, dwóch minut. W ciągu najbliższych dwóch minut problem będzie taki, że Rogue będzie miało presję i przewagę na dolnym side'zie. No i pytanie, co Rogue z tego stanie zrobić? Myślę, że mogą podjąć Smoka. W sumie dla Rogue Smok jest fajny, bo tak jak mówiliśmy, no nieźle mają z walkami na obiektywach. I fajnie byłoby, gdyby mieli tą presję smokową, ale mając nic cenami, nie muszą tego robić i mogą po prostu zagrać coś pod bota, na przykład jakieś plate, zobaczmy. No i zobaczcie, Azir pcha i jednocześnie Lucianami przepchaj. No wygląda to bardziej jak Drake setup, aniżeli jakaś próba wzięcia czegoś więcej na bocie. No dołamy sobie po prostu tutaj farmi, z tankiem nie musi nic więcej robić, no zobaczmy. No uważam, że jeżeli Rogue nic nie zrobi, no to trochę szkoda, że tego Heralda w sumie oddali za darmo. No okej, okay, ulti poszło od MF. A, no właśnie, to w sumie sporo zmienia, co? Ulti od MF za darmo wave'a czyścić, no i też krawa stracili. Okej, okay, ej! Jestem w szoku, DRX wzięło Heralda, ulti MF kupiło wave'a. Git! No to w tym momencie, kurde, DRX ma nie są przewagi, bo oni mając tego Heralda teraz nie ma tego problemu, że jak zagrać gdzieś Heralda, to straci Smoka jako jakiś tam crossmap. W tym momencie mają Smoka i mają Heralda, więc na najbliższym resecie to Diarek decyduje, co się dzieje na mapie, okej. Okay. I to jest, chyba w porównaniu do tej poprzedniej grze, to jest moment, który bym powiedział, że teamkom, po której jest presja, by coś zrobić, ma narzędzia, żeby to zrobić. No ciekawi mnie, że ten Herald może być zagrany. Największy problem dla DRX jest taki, że nie licząc Akali, a na midzie ciężko jest coś, że tak powiem, zrobić na tym etapie, to jest krótka linia, no Akali na pewno chciałaby na side'zie wtedy coś wokół nie zagrać, bo jedyny problem jaki teraz ma DRX jest taki, że trochę nie wiadomo wokół czego zagrać. No jest próba zagrania wokół bota, tylko tak jak mówiliśmy, no wolałbym w tym momencie jakiegoś już hard CC niż może tego Lee Sina. No tak, no po prostu Azir sobie tutaj odepka, no bo jak zagrasz Heralda pod topa, no to nie wiem co Diarek zrobić z tym Heraldem. Bo bota, jeżeli nie masz ulti MF, to i tak nie przepchasz. Więc na bocie to tak Herald nie wyjdzie, musiałby ci gank wyjść na bocie. Nie? Na topie, no może na topie. Mimo że z jednej strony no nie jest fajnie grać pod tą Sejuani w jakimś tam stopniu, ale z drugiej strony czy masz teraz lepszy wybór? Na midzie raczej nie złapiesz Azira. No wydaje mi się, że kurde, znowu mam taką drugą grę, wtedy tak sobie myślę, że ten Akali Azir matchup jest taki dziwny, bo po co ten matchup, jeżeli ty jako Akali nigdy nie możesz nigdzie zejść? No to jest taki matchup, gdzie obie strony farmią. No i nadzieja jest tak, okej, okay, dive na midzie, no to już jest co innego. Okej, okay, dobry zegarek od Malranga, kupuje czas. Ty, oni nie wiedzieli, że ma zegarek, bo to tak trochę widziało tak jakby, dobra, robimy dive'a, gościu pada na bombę. No dobra, ale ma zegarek. No, to jest stały element gry, raczej drużyny mają coś takiego, że jest osoba w drużynie, która na przykład mówi, że uwaga, jest, która tam w 10 są te zegarki, już się pamiętam, w której dokładnie, poczekajcie. Stopwatch, lol, on jest, to się zmieniało, nie? Był czas, kiedy ludzie, w której minucie dokładnie jest ten? Dobra, ale pamiętam, że zawsze było tak, że miało się w drużynie osobę, która mówi o stopwatchach. Nawet mam to chyba tutaj zapisane w tych questach, poczekajcie. Nie to się wczyta, gdzie jest wyszukiwanie. File, nie ma tutaj search na przykład?
Dobra, no, nieważne, no. Okej, okay, 14 i 14 i minus 1,30 za każde kill. No to właśnie, więc ogólnie jest tak, że w drużynach normalnie jest tak, że drużyny są przygotowane na to, że, że jest ziomek wyznaczony, który mówi, uwaga, są stopwatche dostępne. Nie? Więc, no nie wiem, ja uważam, że to jest błąd i zakładam, że wiedzieli, że stopwatch jest, po prostu nie spodziewali się, że to się tak skończy. Nie? No i myślę, że trochę to jest efekt tego, o którym mówiłem, że trochę miało DRX problem, gdzie tego Heralda zagrać. Nie ma takiej oczywistej linii, wokół której chcielibyśmy zagrać. Oni wybrali, że zagrywamy Heralda mida i Dive na midzie. No, może to nie było nawet najgorszy pomysł, szczerze mówiąc. No, gdyby to się udało, tak? No to w tym momencie by był bardzo duży problem na rogu. Wziąłbyś mida, miałbyś uwolnioną Akali i jeszcze Herald byłby zagrany w dobrym miejscu na snowballującej postaci, więc To było zagranie z high-high, jak to się mówi. Gdyby to wyszło, byłby to duży problem na rogu. No, a i tak jak mówię, no, raczej nie było o wiele lepszego miejsca, żeby zagrać Heralda. No, tutaj, tak jak już mówimy, przychodzi taki moment, kiedy no, ta sytuacja Heraldowa, swap duo lane'u, Phantomas, to jest moment, kiedy DRX ma niezłe teamfighty. Moim zdaniem DRX o masie. No, DRX kusi, żeby się tu bić. To moim zdaniem powinni. Tylko Sejuani poszła jakoś dziwnie. Czemu Sejuani poszła dookoła? Ej, DRX, gdyby Sejuani poszła... Co ta Sejuani tu zrobiła pozycyjnie? Patrzcie, gdyby Sejuani poszła tu, to jest po grze. Seryjnie, ja nie wiem, co ta Sejuani zrobiła. Jeszcze, ja rozumiem jeszcze argument, że... No dobrze, przecież wiedzieli, że Maokai jest na bocie. Wiedzieli, że Azir jest na bocie. Rozumiem argument, jakby tu nie miało pinka DRX. A, mają Warda, może tam jakoś przez ścianę przeskoczą. Wiem, to jest trolling. Sejuani ma ulti, jest na plecach, widać, że masz dobry teamfight, teamcomp. Moim zdaniem Sejuani troluje, że nie jest to na plecach. Strasznie. To jest troll. To, gdyby Sejuani, wyobraź sobie, Sejuani jest tutaj w tym momencie, moim zdaniem byłby to problem dla Rogue. O rety, fatalnie to wyszło dla nich. Bo to, że Sejuani jeszcze ulti nie grało, oraz Akali już zużyła wszystko, Amumu nie żyje i dopiero wtedy Sejuani użyła ulti. Sejuani strasznie strollowała ten teamfight. Fatalnie. DRX mogło tu wygrać grę. No dobra, no. Nie wiem co powiedzieć, no. Tak to czasem jest. No, jak to się nazywa? Ulti Sejuani, gdyby sobie było zagrane tu wcześniej i gdyby to była Akali by mogła totalnie wyżyć ten teamfight. Bardzo duży błąd tego zawodnika Kingena. Bardzo duży błąd tego zawodnika, proszę Państwa. No dobra, no Herald wzięty na Rogue, no to znowu wchodzimy w ten, widzicie jak się, to się zmienia. Znowu wchodzimy w moment, że to piłka, że jest potrzebny DRX. Znowu wchodzimy w moment, w którym wcześniej był taki moment, ten Herald wzięty, gdyby ten dive na midzie wyszedł, to DRX by naprawdę dużą przewagę miało, ale właśnie, Rogue się obroniło. Teraz jak w tej sytuacji, znowu jest taki moment, gdzie myślisz, że DRX mogłoby dać radę, ale Rogue się obroniło. I teraz znowu jest taki moment, kiedy DRX musi znowu pokazać, że coś dobrego chce zrobić, nie? DRX i różnica, jaka jest pomiędzy tą grą, którą przed chwilą godaliśmy, jest taki, że Akali na tym etapie już pójdzie na side. Pamiętacie w tamtej grze? Bardzo długo Faker był na midzie tą Akali. To jest problem dla Akali. Akali, no najlepiej jakby była na sajdzie, no do tego służy Akali, żeby grała jeden na jeden, żeby albo wygrywała na jeden na jeden i zabijała, albo żeby gdzieś tam schodziła, no. Gdyby Sejuani tu była na plecach, byłoby gorzej zdecydowanie dla Rogue, według mnie, nie? A, jeszcze ulti poszło w powietrze, dobra, to jeszcze gorzej. No. Ojej, to jeszcze gorzej, chociaż nawet gdyby to ulti poszło w kogoś, chyba to by dużo nie zmieniło tutaj. Nie? Już było po fakcie. To, że nie była Sejuani, to na plecach, to już było po fakcie. Nie? Globotor Kingen podobno miał giga kaca, bo wcześniej popijał soju. Nie wiem. Ale czy gorzej gra się na kaca? Nie, no wiadomo. Nie, no ludzie, no, na mistrzostwach świata no, tak rzeczy się nie dzieją. To nie, no, to nie, wiecie, to nie wczesno raczkujący e-sport, tak? No tutaj to już... Jest praca tutaj, no wątpię, żeby ktokolwiek tutaj... Wiecie, kiedyś tak było na tych LANach. Na tych LANach to pół zabawy to był turniej, pół zabawy to było spotkanie towarzyskie, nie? Ale teraz no nie, no to się już zmieniło. Tak, no. Natomiast bardziej niż w tamtej grze podoba mi się to, że Akali w tej grze jest na sajdzie. Tak? Nie do końca widzę Fakera.
Chociaż tam tym bardziej był nacisk na to, jak masz tego Jaxa, ale w tej grze na pewno przejdzie co do czego jest lepiej dla Akali, bo Akali jest na side, Akali tam więcej mogła, będzie mogła działać na jakiejś dłuższej linii, nie? Trochę jestem w szoku, że po prostu tak sobie... Jak to się stało, że Odoamy tak zadaną wziął tower? Po prostu sobie tak pracował i to wziął. Okej, to był ten teamfight. No, widzą, że Małka jest na bocie, to oni się bali, że kto jeszcze tam jest. No bo Sejuani grała tak, jakby się bała Dive'a. No nie, widzicie, pingują. Kogo mi się to spodziewali? No chyba tego Trundla, tak? No tak. No Trundle i Maokai mogliby wyjść, tak jakby, bo widzisz Sejuani, mogłeś od razu R wcisnąć i tak jakby bić Sejuani poza towerem. No dobra, no to trzeba pochwalić Rogue, że znaczy trochę prezent dostali, że akurat DRX nie wiedziało, że Trundle tam jest. Bo chyba, no chyba rzeczywiście dałoby się zdejmować tą Sejuani, nie? No dobra, więc darmowy tower, no teraz jest taki moment w grze, który mam w tej poprzedniej grze. No DRX ma trochę problem. Piłka w grze jest po ich stronie, ale co oni mogą zrobić? No Mida tak sobie nie weźmiesz, nie wziąłeś jeszcze ani jednej tier jedynki. I to nie jest Jax na side, który weźmie ten tower 1-1. Tam będą po prostu przepychać wave'y na tym bocie, więc jako DRX musisz znaleźć punkt zaczepny. Tym punktem zaczepnym jest dla mnie Akali plus Lee Sin. No, masz Akali i Lee Sin, dwie mega mobilne postacie, dwie postacie, które ci łapną z półmapy. No zrób coś z tym. No natomiast właśnie problem dla DRX jest taki, że Heralda straciłeś. Bo gdyby nie Herald, to taki Siege często się nie udaje. No bo czyścić wave'a, o właśnie, czyścić wave'a i przeciwnik stracił czas, a ty w tym czasie przepychałeś topa, bo widzicie, gdzie teraz Akali. Ten Herald w ogóle umożliwia zbiórkę na takiego dive'a. Oczywiście dalej nie udało się towera wziąć, no to jest ten problem. Ciężko jest wziąć tower na tier 1 na midzie, nawet z Heraldem. Natomiast co jest ważne, mimo wszystko opłacał się ten Siege. Bo ten tower obity już do połowy sprawia, że staje się punktem zaczepnym i możliwym towerem do wzięcia potem. Akali chyba może tu ograć, jak dobrze Dymek zagra. No dobrze, jest niewidoczna. Ale ulti od Larsena. Okej, to trochę zmienia. No i tak jest ciężko, zobaczcie. No dobra, jeden za jeden, ale teraz tak. Amumu, dobre łapanie Nami. Nami dobry flash, no i pojawia się Lucian. Za daleko był AMF. No... Odpowiedź jest prosta. To nie był normalny teamfight, to było wyłapanie ze strony Rogue i bardzo ładnie ward zostawiony na PC. Kto to zostawił przed pójściem? Larsen. Tak, ciężko coś tu więcej powiedzieć niż brawo. Szczególnie, że ja uważam, jak chcę pobronić Akali, ja uważam, że dobrze, że Akali tu stoi. Uważam, że Akali musi coś zrobić. To, że Akali chce tu coś szarpnąć, to dobrze robi. To nie jest błąd, że on tu jest. Przeciwnik grał Heralda na midzie, ja biorę presję na topie. DRX musi grać szeroko na mapie, no to jest ich cel. I nie uważam, żeby Akali totalny błąd popełniła. Tak jakby, zobaczcie, Dymek zagrany w dobrym momencie. Z jednej strony trzeba powiedzieć, że no, co w tym było wspaniałego, że Larsen wcisnął R, a z drugiej strony, no wiecie, Akali w dymku, no nie każdy o tym pomyśli. To dużo zmieniło, no tak i tak czy siak padł Larsen za to, ale powiem wam szczerze, no jeden za jeden Akali za Larsena w tej sytuacji jest moim zdaniem worth it dla Rogue. To jest w porządku, bo Akali na tym etapie moim zdaniem jest większym zagrożeniem niż Azir. Azir oczywiście im dłużej gra będzie, to tym większym będzie zagrożeniem, ale no prawda jest taka, no Rogue wyłapało Akali, co jest ciężkim zadaniem na sajdzie, nie? No więc no teraz to już jest potężne dla DRX, bo to nie mieli grać side, a stracą topa. Rogue się zresetuje i wyjdzie na mida, więc chociaż ty DRX weźmie mida. Natomiast problem jest taki, że nawet jak weźmiesz mida, to Rogue wychodzi teraz na mida i przez to, że ten mid jest obity, to na następnej sytuacji smokowej dużo się nie zmienia, bo ty przepychasz mida i DRX nawet jeśli wymusi smoka, to Rogue odpowie midem, czyli ostatecznie podsumowując będzie mid za mid, ale jeszcze Rogue wzięło topa i jeszcze bardziej opóźnia możliwość zagrożenia jestem na Akali, więc no, nie jest to ogromny zysk, ale mimo wszystko dalej uważam, że Rogue wychodzi do przodu, zakładając oczywiście teraz, że dobrze zagrają tę sytuację smokową, nie? Dobra, to już widzieliśmy, proszę Państwa. Okej. Okay. No i widzicie, Rogue kontroluje teraz mida. Okej, okay, podoba mi się, okej, okay, dobra, podoba mi się to, że Akali jest na topie.
Ej, ta Akari mi się zdecydowanie bardziej podoba w tej grze, bo tak się zastanawiałem, czy właśnie dobrze zagrała Rogue sytuację smokową, ale DRX moim zdaniem uniknął problemu, lepiej zrobiło, olewają smoka, to jest dopiero drugi smok. Gdyby to był trzeci smok, no to wiadomo, że byłby już problem. Znaczy inaczej, gdyby Rogue już miał dwa smoki i teraz to by był trzeci, no to jeszcze można byłoby się zastanawiać, ale w tym momencie to jest bardzo dobra moim zdaniem decyzja. Oddajesz totalnie tego smoka, po co ci to? Akali jest na side'zie, to jest założenie twojego team compu. Lepiej to wygląda niż w tej poprzedniej grze T1 grało. Gdzie T1 wtedy miało jeszcze większą presję, bo mieli Jaxa. Oni jeszcze bardziej chcieli speedpushować. No dobra. I jeszcze Akali zdąży na Teamfe, bo miała teleport. No, DRX zagrało tę sytuację smokową najlepiej jak się dało według mnie. No i zobaczmy, co się stanie. To jest sytuacja, o której już mówiłem. Według mnie Maokai jest mega silny tutaj. Po prostu jako Maokai... W teorii Rogue nie ma super pozycji w tym momencie. No zobaczcie. Znowu brakuje mi tej Sejuani. A, tu jest Sejuani. No nie, to Sejuani nie mogła być tu. Nie, bo chodzi mi o to, że ale gdyby Sejuani była tu. Ale powiem wam tak. Moim zdaniem nie ma co DRX musi zaryzykować. Moim zdaniem Amumu wchodzisz, R od Amumu i R od MF. Moim zdaniem DRX powinno wygrać ten teamfight. Jedynie jakaś super ściana Azira mogłaby to uratować. No zobaczmy, co się stanie. No, jest to wejście. Moim zdaniem dobrze zrobił Amumu. Padł, ale co z tego? Ej, Lee Sin strollował. Ale szkoda Lee Sina, bo on chyba chciał kopnąć trzy osoby, a wykopał po prostu. Ej, no to był trochę pech dla Lee Sina. Nie mówcie, że nie, bo... Okej, zobaczmy. W sumie nawet jestem zaskoczony, że MF tyle ulti skastowała, nie? Okej, okay, ulti Maokaja leci. Okej, okay, Pilar przerywa ulti MF, ale moim zdaniem dużo już skastowała MF. Moim zdaniem jest... W porządku MF tu zagrała. No i dobra, zobaczmy. Ulti od Sejuani, okej. Okay. No i zaczyna się etap przedłużonego teamfightu. Pamiętacie, co mówiłem? W pierwszej rotacji, jak DRX wejdzie, to Rogue ma problem. Uważam, że Rogue miało trochę szczęścia tutaj. Gdyby ulti... O, ty, co jest? Katamanaro, będzie kocham cię, 15 zł. Yeah, moja miłość jest właśnie tyle wart. Więc dziękuję, również kocham. Dziękuję, właśnie moma miłość jest tyle wart, 15 zł. Ja uważam, że gdyby ten kopniak Lee Sina tu jednak trafił więcej, a właśnie widzicie na ekranie facepalm, i tego Lee Sina, bo najgorsze jest to, że nie uważam, że on źle zagrał, po prostu nie siadło, nie? W dobrym momencie wszedł, dobrą osobę kopnął, ale akurat nie trafił od centymetr. Amumu moim zdaniem zagrał dobrze, musiał się poświęcić, to był dobry engage. MF zagrała dobrze. Znowu mam wrażenie, że ta Sejuani jakoś za późno jest. No bo czekajcie, dlaczego tak późno? Okej, okay, chodzi mi o nawet w tej sytuacji uważam, że Sejuani gra zbyt strachliwie. Tak jakby czego się boi Sejuani. Rozumiecie, Sejuani dla mnie, patrzcie, robi Sejuani. Sejuani robi jakieś sidestepy. Sejuani to powinna pchać się i ignorować Maokaja. Ona się boi, że Maokaj zrobi w nią W, a te ziomki, które mają presję od Amumu, ją zwanshotują. Dlaczego Sejuani bokiem tu idzie, żeby trafić twojego stuna? Sejuani, no wchodź po prostu w mele. A, dobra, nie no, robi to. Może nieźle zagrała ze Sejuani. Bo tak się zastanawiam, kto tu jest winny, że pierwotny... Bo wiecie, DRX nawet spełnił swoje założenie tej kompetencji, co mówiłem. DRX musi szukać pierwszego engage'u silnego. Zrobili to. Dlaczego przegrywają? Musi być jakaś odpowiedź. Nic nie trafia kuno, ale dobra, to dużo nie zmieniło. Ulti Amumu jest dobra. Ulti MF jest no, w porządku. Zagrała jeszcze E. No, Kali jest minimalnie daleko w tej sytuacji, no ale ja też nie winię za to Akali, no Akali była na topie moim zdaniem w momencie, steleportowała się, no minimalnie za późno jest Akali, ale to nie jest wina Akali, no po prostu tak wyszło, nie? No nie możesz, będąc jeszcze na topie, wiedzieć, że uda się twojemu Amu tak wejść, moim zdaniem, jako DRX musiałeś flipnąć, nie ma Akali, ale musi mi tak wejść. Czemu Akali tak do tyłu poleciała, ktoś ją odrzucił? Wchodzi Akali... Co ją odrzuciło? Ej. Ona flashnęła? Ej, dlaczego ta Akali tak? Maokai Ku? Serio? Gdzie jest Maokai Ku?
Okej, okay, Maokai, poszedł za Isinem, okej. Okay. A, E użyła, no to trochę błąd, czyż nie? Ta Akali, ej. Bo reszta drużyny zrobiła wszystko, co mogła. Nawet tak myślałem, że skrytykuję tą Sejuani, ale przyszło co do czego nie zagrała się ta Akali. Moim zdaniem Akali zagrała trochę zbyt przestraszona. Pilar był dobry, no ty, ej, ten pi... Nagle wszyscy przy pilarze. Tak jakby DRX musiało zrobić coś źle, jeżeli trójka twoich zawodników stoi przy pilarze, a Sejuani ma full HP. To znaczy, że coś źle zrobiłeś. No, w tym momencie to jest zła sytuacja, dlatego ja uważam, że błędem jest to, że Akali uciekła i według mnie w sytuacji, w której twoja drużyna jest tak skupiona ze sobą, zadaniem Akali było rozdzielić przeciwnika. No to teraz już jest po ptakach moim zdaniem, bo no teraz to już rok będzie mogło Barona podchodzić, bo taki w walce, nie? Chociaż no nie mają ogromnej przewagi, ale Mida chyba jeszcze mogą spróbować, no zobaczmy, od razu Barona, aha. No. Nie, dobra, zresetują się, wyjdą na mida. No, problem jest taki, że po prostu Rogue ma teraz za dużo punktów zaczepnych. Po prostu podejdą mida, a potem będą robić sytuację baronową. A tak już ustaliliśmy, no, szczerze mówiąc, ja uważam, że to był idealny moment na walkę dla DRX i ciężko będzie o powtórkę takiego momentu. Tak szczerze mówiąc. I mieli trochę pecha z tym Lee Sinem, Erki mówi, że Tremzo mówi, że Larsen też dobrą Erkę, tak, bo był, na pewno był przygotowany na to, że trzymam ulti na Kali, na pewno sobie to powtarzał. Co też jest ważne, tak przed startem teamfightu ważne jest, żeby każda osoba w drużynie mówiła na przykład, co jest dla niej ważne, tak, no klasyk, no nie fleszujesz od ulti Sejuani reakcją. Flashujesz od ulti Sejuani, kiedy powtarzasz sobie, pamiętaj, że jest ulti Sejuani, uważaj na Sejuani, tak jakby, kiedy się skupiasz na tym, to wtedy ci to wychodzi, nie? Rzadko, no chyba to tylko Faker miał jakieś tam klipy, że stoi w krzaku, idzie Jidan i dalej on flashuje na centymetr od niego, nie wiem jak on to robi, to akurat on jest chyba jakimś robotem, nie wiem. Ale normalnie no czas reakcji polega na tym, że przewidujesz, a nie, że masz czas reakcji, nie? Więc jestem przekonany, że Larsen po prostu razem z drużyną mają ustalone, że twoim zadaniem jako Azir jest pilnowanie Kali. No, dlatego znowu podnoszę to pytanie, dlaczego drugi raz widzimy ten matchup Azir na Akali i o co tu chodzi, jaki jest ten plan. Bo znowu mam wrażenie, że Akali była... Ja uważam, że Akali jest dobrą postacią, ale nie uważam, że ona jest dobra taka po prostu prawie w każdej grze. No nie wiem. Zobaczymy, co będzie dalej na tych Worldsach. Okej. Okay. Klęc nie był zły, no ale wyłapanie jednak. Luciana daleko jest Akali, ale ma teleport zaraz. Czekaj, co się tu stało? No bo to, że Rogue gra pod mida i gra pod barona, no to jest to, co się spodziewaliśmy. No muszą to robić. No w porządku grałem, tylko jak to wyszło? Chyba za bardzo komp zaufał swojemu Klęcowi, co? Mówi tak, specjalnie zbejtuję, bo mam Klęca, a niedaleko jest Maokai. Mówiliśmy o tym, no DRX ma lepsze engage, zobaczmy co dalej, czy DRX może iść Barona, no bo stracili Amumu. Problem dla DRX jest taki, no, czy będą mieli lepszy moment? Myślę, że nie. Oczywiście Maokai ulti będzie tu bardzo ważne w tej sytuacji, to jest problem dla DRX, bo stracili dwa ulti, mają team orienty na ulti, natomiast to jest szansa, ja myślę, że dobrze DRX sobie tego Barona. Moim zdaniem, no, lepszej szansy mieć nie będzie. Szansa jest taka, że siądzie coś dla Akali, że uda się chociaż nawet Barona wziąć za zero, nie? No zobaczmy. Gdzie jest ulti Maokaja? Dobra, teraz jest. No, ma problem DRX, bo jednocześnie Baron ich bije, a jeszcze nikogo nie zabili. No zobaczmy. No, dobrze zagrała jedna drużyna i druga drużyna. Lepiej nie mogli zagrać. Jestem content z jednej i drugiej drużyny. Decyzja, żeby robić Barona wzajemnie jest prawidłowa, lepsze szanse DRX nie mogą liczyć. Z drugiej strony też dobrze, że broni tego Heralda, mieli do tego narzędzia. No i też to, że DRX użyło wszystkie swoje ulti na tej wcześniejszej akcji, nie? No, Mumu, no, dużo czasu kupił. No ale teraz oczywiście problem jest dla DRX, no, bo jak już padnie, teraz dalej mogą DRX kontynuować presję midową albo baronową, a nawet smoki za 30 sekund. DRX dalej walczy, ale dalej jest ten sam problem. No DRX, to po nich jest presja, żeby coś zrobić w tej grze. Dłużej trwa ta gra, no i tym bardziej jest więcej takich sytuacji smokowych, tym gorzej dla nich, co nie zmienia faktu, że już DRX moim zdaniem lepiej niż T1 szuka skirmisza. Zobaczcie, od jak długiego czasu w tej grze mamy takie brzydkie walki, skirmisze. DRX jest w stanie lepiej niż T1 w tamtej grze znaleźć coś na siebie. W tamtej grze to był Jax, który gdzieś wchodzi, to nawet nie był skirmisz, tylko po prostu ktoś gdzieś pada.
No zobaczmy, więc dobrze robi DRX. DRX musi szukać dosłownie brzydkich walk. Będąc w sytuacji, w jakiej są teraz oczywiście, nie? No, druga ich opcja to jest taka, że wybombią kogoś na te RMF i RMUMU, tylko że no, to działało moim zdaniem, wiecie, no tam do 20 minuty. No. Teraz w tej minucie to już nie jest tak, że ktoś tam padł na bobę. No i też to, co mówiłem, no według mnie ważne jest to, że tylko raz Trymbi dał się złapać tak totalnie łatwo, a oprócz tego to naprawdę... Trymbi pada, ale nie jest tak, jak myślałem, że padnie na samo AOE. Nie? W porządku jest, no. Nie widzę tutaj jakiejś dużej winy nami, żeby jakiś tam potężny problem był z tym, nie? No dobra, no wygrali Teamfight, no jest Baron, no. Tutaj, co ważne, Rogue ma jeszcze w ogóle mida do wzięcia, więc to jest bardzo łatwy Baron do zagrania, tak? Po prostu podejdą mid bot, no, nie muszą nic więcej robić na tym Baronie, to jest banalny Baron do zagrania, no. Bierzesz mida, jak po tym jak już weźmiesz mida, to teraz zaczynasz synchronizować wave z botem. Nie podoba mi, no, z Rogue powinien ktoś na bota iść, no już... Dobra, idą. No i zagrałem po prostu Siege'a mid bot. Dobra, no i Tower Azira, spoko. I tutaj no, nic nie powinno się z tego wydarzyć. Ci podprowadzają wave'a na bocie, ten Trundle, ci pchają na mida. No DRX no musi coś tu wymyśleć, no. Jakiś teamfight był własnym towerem, no ale... Ciężko, bota wzięli, no dobrze, zagrany Baron banalny. No i widzicie, to już jest ten etap, że już ulti MF nie robisz tyle. A nawet ja nie uważam, że to tak bardzo MF słabo zagrała w tej grze, nie? Naprawdę, tak jakby, no moim zdaniem MF w porządku zagrała. Teamcom też moim zdaniem nie był jakiś fatalny. Mieli trochę pecha DRX. Natomiast jest to taka druga gra, gdzie widzicie, no... Jak coś nie pójdzie... tak, to mój team, sorry, nie wiedziałem, żeby się to słyszeć. Ogólnie sytuacja jest taka, że... Tak patrzę na tą grę Fnatic T1, Rogue, DRX i... No... Europa jest w stanie zagrać kontrolowane zwycięstwo, nie? Nie można popatrzeć na te mecze i powiedzieć, że tak jak kiedyś to było, że... Europa, albo że coś tam, że dało się nawet wygrać skillowo na te drużyny, ale na przykład w makro było gorzej, nie? Tak patrzysz na to, no to Rogue w makro bardzo dobrze grało, tak? Widzieli, co robią, grali sobie spokojnie, tak? To też jest ważne. Nie była na nich presja, nie? DRX moim zdaniem zagrała agresywniej i lepiej niż T1. Widać, że wiedzą, że muszą coś bardziej szarpnąć. T1 to te ich próby były mierne, ten Jax to po prostu fatalnie wyszedł. I ta gra była bardziej niebezpieczna dla Rogue niż dla Fnatic, ta map przeciwko T1. Szczególnie przypomnę tą sytuację heraldową. Gdyby Tasy Juani lepiej tam na plecy wyszła, to byłby problem. Dripsol, makro każdej drużyny potrafi na ligi. No wiem, ale o tym mówię, że w byłych latach właśnie to był ten problem. Że jak się grało na te drużyny ze wschodu, to problem był taki, że no nawet jak wygrywałeś, to w makro przegrywałeś, nie? Na przykład z NA dalej tak jest, że dosłownie to powiedziałem, a teraz właśnie tak nie jest, tak? No widać, że jak popełnisz błąd przeciwko, nie wiem, drużynie jak Rogue czy Fnatic, to nie jest tak, że nie będą potrafili tego wykorzystać. Wykorzystają to, tak? Caesar, czy możesz pozdrowienia? Możesz. Proszę bardzo. No i też druga gra, w której trzeba powiedzieć, że no, botlane'y europejskie robią robotę. Nie? No, to jest ważne. Tak? No, Larsen po prostu wystarczyło, że przeżyje. Odłany po prostu wystarczyło, że przeżyje. Malarm wystarczy, robi kontrolę. Ale punktem zaczepnym, pierwotnym punktem problematycznym dla DRX jest to, że na bocie jest ciężko. I tak DRX lepiej zagrał niż T1, bo udało im się na bocie cokolwiek zapatrzyć tą nami. To była ta sytuacja, o której mówiliśmy, że Honor tam no zrąbał, nie? Natomiast widzicie mój problem, że na pewno po tych meczach nie możemy dalej powiedzieć, że no nie wiem, Europa jest zdecydowanie lepsza. Europa wykorzystała błędy. Spokojnie, jeszcze trzymajmy chłoną głowę, to jest BO1. Możemy gdybać, co by się stało, gdyby Honor nie popełnił tam błędy, gdyby Sejuani tutaj lepiej weszła. Natomiast na pewno budujące jest to, że na razie grają na równi z równem, tak? No, tak jakbyście oglądali mecz, nie wiem, w Korei, tak? Jedna drużyna popełnia błąd, druga to wykorzystuje. No, to... O, dobra, ulti od Maokaja. Na pewno podoba mi się też to, że przynajmniej na tych dwóch mapach, które tu oglądaliśmy, i Fnatic, i Rogue miało kompozycję wybaczającą błędy. I lepiej skalująca. Wydaje mi się, że na początku jakiegokolwiek turnieju międzynarodowego, mówię to też o Sportmani, gdzie masz zderzenie met
moim zdaniem lepiej jest jednak zagrać coś, co jest idiotoodporne. Bo nie do końca wiesz, jaka meta będzie i co jest najlepsze na koniec turnieju, więc ważne, żebyś ty miał coś, co jest dobre. Tak jakby ja w sytuacji takiej, to ja wolę zasłonić teamcomp przeciwnika i powiedzieć, dobra, najważniejsze, żebym ja miał coś dobrego. Zasłonić teamcomp rogi i mówisz, słuchaj, to jest uniwersalny teamcomp, prawie zawsze będzie pasował, masz engage, masz late game, masz też early game w postaci tego botlane'u, będzie dobrze, cokolwiek by się nie wydarzyło. Zasłaniasz lewą część ekranu, tak sobie myślisz i zaczynasz mieć więcej wątpliwości, na przykład tak jak w tamtych, że mówisz sobie, no tak, tutaj Jax musi się rozpędzić, inaczej pozbierasz Jaxa. No tutaj masz low range team comp z tą Akali i Viego, no musisz grać jakiś fajny split push. I tak samo tutaj, no masz tą Akali, dobrze jakby ta Akali się rozpędziła. Jest więcej warunków. Więc prawda jest taka, im dłużej będą Worldsy trwać, tym bardziej nam się wykrystalizuje meta i wtedy ja zmienię opinię i nie będę już uważał, że lepiej wziąć coś grzecznego, bo im dłużej będzie trwać meta, tym bardziej drużyny się nauczą, okej, okay, tutaj na Worldsach gry się kończy w taki sposób. W związku z tym taka i taka postać jest ważniejsza niż nie. Ale słuchajcie, no nie będzie nikt narzekał za to, że Europa na razie na tych dwóch mapach, które tutaj oglądaliśmy razem, lepiej zrobiła dla siebie. To jest ich zysk, to jest wina T1 i DRX, że próbują ograć przeciwnika zamiast zagrać po prostu coś prostego. No DRX i tak zagrało coś bardziej prostego, ale nie podoba mi się i Lee Sin i Akali. Jedno z tych bym zmienił i moim zdaniem byłoby inaczej. Coś bardziej consistent. Myślę, może na przykład, a jakby wziąć jakiś taki bardziej carry leśnik tutaj zamiast tego Lee Sina? Co myślicie? Co jakby tutaj było, co jakby tutaj wzięli coś bardziej pod damage? Właściwie na przykład no Nidali nie zakali, ale może na przykład jakiś ten Graves, może coś co ma taki większy damage i jest większym punktem zagrożenia. Co myślicie? No to by lepiej chyba siadło. No, chyba nie mam żadnych wątpliwości co do tego, nie? A tutaj widzicie, no po prostu i Fnatic i Rogue miał po prostu taki lepszy team comp pod late game, wystarczy, nie popełniajmy błędów, wykorzystajmy błędy przeciwnika i stało się, nie? No i też, no mówię wam, no Lucian, nami, mówiliśmy o tym EDG kontra Fnatic. Ja uważam, że EDG z Blueside'u będzie mądre. Myślę, że nie dostaną Lucian nami drugi raz. I też, no, Azir jednak nie jest dead. Było, ja tak myślałem, że tak będzie. No, co ważne dla fanów Rogue, ale też dla mnie, co mi daje do myślenia, to jest to, że stwierdziłem, że Rogue może mieć problem z powodów mety. Na tej mapie Rogue pokazało, że nie mają problemu z metą, bo zagrali tym samym. Jeżeli Rogue jest w stanie wymienić te postacie, które mają tutaj, na przykład uważam, że dalej lepiej jakby Rogue grał enchantrami na bocie. Jeżeli dostaną Yuumi, no dobra, to zakładam, że nie. Ale jeżeli Rogue jest w stanie na przykład znaleźć receptę, że jednak możemy zagrać Caitlyn Lux, chociaż Caitlyn też była zbanowana. Na przykład pytanie, czy jeżeli nie ma nami, nie bierzesz Caitlyn Lux i nie masz Yuumi, to czym zagra wtedy Trimmy? Oczywiście znamy jego Rakana, wiemy, że potrafi zagrać czymś bardziej pod engage, ale jego inherentną siłą na przykład mnie zastanawia, czy wziąłby Lulu na przykład. Czy Lulu jest dead? Na przykład tu już wchodzimy w taki grunt, w którym się zastanawiam, ten grunt nam się wyjaśni i wyklaruje, im dłużej będzie turniej trwał, na razie wiecie, dwie były jedynki, jeszcze nie jestem zhypowany na Europę. Bardziej jestem zadowolony z tego, że nikt się nie wygłupiał. Wzięliśmy po prostu jako Europa dobry team comp i piłka była w grze po stronie Korei. I nie byli w stanie wykorzystać tej piłki w grze. Winy, które mogliśmy dostać, udało się dostać. Dalej nie jest tak, że uważam, że Europa wygrywa grupę. Jeszcze jest mi daleko od tego. Jeszcze tylko spojrzymy szybko, jakie są dzisiaj mecze i tylko powiem, co myślę w takim razie o tych meczach. To jak mówiłem, no słuchajcie, tu 60-40 dla EDG dla mnie. Widzę jakieś punkty zaczepienia na Fnatic. Myślałem, że to będzie 80-20 dla EDG, ale Fnatic, wiadomo, no, wygraniem na T1, wiadomo, że zmienia to punkt widzenia. No więc, natomiast wydaje mi się, że EDG, chociaż no EDG przegrał na T1, no więc widzicie, no, no, to nie jest kwestia skilla, to nie jest kwestia formy dnia. No, no, na razie drużyny próbują jeszcze metę rozgryźć, no ale na papierze EDG moim zdaniem no dalej jest faworytem. No 64 EDG. Spójrzmy na Rogue w takim razie. Rogue na Gam, no właśnie, Gam dostało spory w pieprz. Rogue wyglądało dobrze. No, myślę, że nawet przed obejrzeniem i znajomością tego, że TES wygrywa na Gam, a Rogue wygrywa na DRX,
To nawet gdyby Rogue przegrał Direct, i tak byśmy uważali, że Rogue jest faworytem. No, tutaj jest zgoda. No, nie uważałem, że Rogue wyjdzie z grupy, ale no, też proszę zarezygnowałem ich na czwartym miejscu. Tak? No, jeżeli rzeczywiście Rogue jest w stanie pokazać więcej niż jedną mapę, gdzie są w stanie jednak grać swoją metą, to może ja bym mógł zacząć dyskutować o tym, że jednak Rogue wychodzi z grupy. No wiecie, Wietnamu też długo nie było na turniejach międzynarodowych, też o tym pamiętajmy, to może mieć wpływ. No nie, no myślę, że Rogue jest faworytem, tutaj chyba nie jest zaskakujące, że tak mówię. Spojrzę jeszcze tutaj na ten scoreboard wczorajszy, ten, który był. Okej. Okay. Znaczy, no wiecie, no nikt nie mówił, że Gamma postawić opór TES. Na pewno wolałbym grać Tristaną niż nie grać Tristaną, jeżeli na początku etapie turnieju, więc grałem Tristaną plus dla Gami Sports. No syndrom, o boj, dziwne, w ogóle gra Ari, no, ciekawe. No ten Jax jest mega popularny, ale na razie widzicie ten Jax, to tak zawodzi na razie, czy to bait pick, to się jeszcze okaże. No zobaczmy. Co zrobić z Odoamne z perspektywy Gam? No bo tak, może zagrać Atroxem, może zagrać Maokajem. Sejuani pewnie też na pewno. Zastanawiam się, co by było potem. No ale, ale takich banów nie będzie. No Odoamne po prostu coś tutaj... O właśnie, kto ma który side? Proszę Państwa, no właśnie. Rogue ma red side. No to jeżeli zgodnie z metą będą banować, no to wynika z tego, że zbanują Yumi Rogue. Zbanują Sejuani i właśnie no jest problem Maokaja. Jest problem Maokaja. No i brzmi jakby przeciwnik grał Maokajem albo Atroxem. No, no Gangplankiem jeszcze może wyciągnąć jakieś Odoamne, nie? Bo miał tam jakieś gry, nie? Zobaczmy, co jeszcze może wyciągnąć. Czekajcie, gdzie jest Odoamne. Przypomnijmy sobie, czym grał. No co jest? No dobra, uwaga. No okej, okay, Atox, Renekton. A no Orn, dobra, o czym mówimy. Nie gra Ornem. Dobra, nie, przepraszam, nie boję się o dane. Nie ma żadnego problemu. Dobra, git. Idziemy dalej, roll per roll. No właśnie, ej, meta chyba nie jest za dobra tego lewiego. Ja go kojarzę z tego Lee Sina, jak grywał. No nie wiem, wydaje mi się, że Levi nie powinien grać z Sejuani, że tak powiem, więc no meta nie jest meta supernego. No Malrang jest problematyczny dla tych drużyn, no bo wszyscy boją się Jarvana, no pamiętajmy, że gramy po stronie Blue Side, więc mogą na przykład tego Jarvana zmanować, tak jak widzieliśmy w tej poprzedniej grze. No ale wiecie, słuchajcie, no idziemy roll per roll. Gam ma trochę problem, bo chcesz banować Jarvana, chcesz banować Caitlyn na pewno. I co z tym Nami? Coś na pewno zostanie, albo Azir zostaje dla Larsena, albo Lucian Nami znowu, nie? Comp Draven mówicie też, no właśnie, w Europie był ten Draven grany, no właśnie, no. To co? Budujące zwycięstwo Rogue na DRX, które było rozdziane po playinach. To 80-20 Rogue, powiedzmy. Zamykamy to. 80-20 Rogue. No i oczywiście będzie potem mega pojedynek Rogue na TES. Jeżeli Rogue chce wyjść z grupy, to by był spory statement. Wygrana na TES, no. Na pewno tu muszą wygrać, tak? No to już jest fajne. No muszą tu wygrać, tak? Domino mówi, Azira już nikt nie będzie oddawał 80% winrate'a na 10 gier. No dobrze, ale no to w takim razie co oddasz? Lucian Nami? Może Caitlyn na kompa? No mówię, no wchodzimy wtedy już w grząski grunt dla przeciwników. No najmniej chyba boisz się oddać Jarvana w takiej sytuacji Malrangowej. Zresztą no Malrang no, jest wybitnym Jarvanem, no. Więc dla takiego Gam nie jest proste, nie? I na pewno jest jakiś pik, o którym jeszcze nie myślą. Może też pomyślą, ej, może Maokaja nie oddawajmy, nie? Fred, a czemu pikują Afaliosa? No nie wiem, no. Na screamach wyszło, że jest niezły, nie? No, co mam powiedzieć, no. No właśnie, Kalista jeszcze jest. No trochę Europa ma tych pików, no. No dobra. Okej, okay, Rogue wygrywa na Gam. Genji na 100 Thieves, no sorry, mimo że przegrali, no sorry. EDG, no tutaj 60-40, no. Może Fnatic wygrać, nie mówię, że nie, Garem przekonali. Nie, no mimo wszystko T1 na Cloud9, no. No sorry, no. RNG myślę, że wygrywa, no okej. Okay. Test na DRX, to jest ciekawy mecz. To jest
Chociaż no nie no, 60-40 ciekawy mecz EDG Fnatic, ale test DRX to jest drugi najciekawszy mecz dla mnie. Nie, wiecie co? No Zeka ma dobrą Akali. Ten pik w dżungli ich zgubił ze strony DRX. Nie bierzcie Lee Sina, no. Po prostu to jest takie proste, po prostu nie bierzcie Lee Sina. Czym on jeszcze gra? Ja ci zaraz powiem, Yuhan, czym masz grać. Yuhan to miasto w Chinach, no. Maokai w lesie, masz, problem rozwiązany. Sejuani, no dobra, ale załóżmy, że nie masz Maokai Sejuani. No nie, Vi to moim zdaniem jest bait pickem. Poppy. Spoko, bierz Poppy. I daj gościowi zagrać Akali na midzie. Ta Akali nie była zła. Plejnek miał dobrą Akali Zeka. On bierze Akali. Na topie to już dopasujesz sobie, ale nie bierz w lesie Lee Sina. Weź sobie coś normalnego. Rozwiązałem wasz problem, no. Dzięki, ludzie. To nie było takie ciężkie, no. No dobra. To co, ekipa? Mało czasu miałem w tym tygodniu. Następny zapowiada się, że będzie jeszcze mniej. Masakra. Kiedy będę w Polsacie, w związku z tym? Nigdy. Nigdy, nigdy na tych Worldsach. Predykcja Day 4. Mogę to zrobić, bo rzeczywiście nie zdążę zrobić tego czasu. Natomiast będzie Esportmania w przyszłym tygodniu, gdzie omówimy te wyniki. Wiecie, jaki jest problem? Po dwóch krach BO1 to jest dalej wróżenie z fusów. No sorry. Najwięcej moim zdaniem można powiedzieć o drużynach z play-inów, bo już troszeczkę zaczynamy mieć rozeznanie w ich tematu. JDG G2, no sorry, no. Ja wiem, że G2 da na wyjście z grupy, ale no, tak jak mówiłem, albo Damwon, albo JDG nie wypala, a G2 już przegrało na Damwon, więc no, sorry, no, dam JDG, nie wiem jak G2 wyjdzie z tej grupy jednak, no. Rogue na test, no dobra, to w ogóle, to tu, nie, tu się nie wypowiadam nawet. Musimy zobaczyć, co się stanie dzisiaj, bo co jak Rogue przegra na GAM, no totalnie może to zmienić nasz obraz, no więc nie, no. Była jedna, było jedynkę, proszę, nie Rogue na test, to nawet nie będę dawać. Dalej predykcje Day 4. Dobra, no, Damwon i G. No, pamiętam, że ja powiedziałem, że EG rozgrzane po play-inach, to ja właśnie myślałem, że jeżeli już, to nie mogą ugrać dwie, mogą ugrać jedną z pierwszych dwóch map. Nie zrobili tego. Więc ryzykowny hot take na dzień do przodu. EG wygrywa na Damwon. Inspired. Pick Graves. Ej, widzicie, ja lubię, jak gracze biorą coś, co jest ich ręce. Ja bym chciał, żeby Inspired zagrał jakiegoś Kerry. Zobaczycie, Inspired zagra Hekarima albo Gravesa i skaruje gierę. Kanion spadnie do kanionu w Ameryce, w Arizonie. Dziękuję. Dobra, dalej. No, RNG wygrywa na 100 Thieves, sorry. Gen.G, no dobra, to Dudy i DRX na GAM. No, to jedyne ciekawe mecze Day 4 to jest JDG na G2, RNG na test powinien być bangerem, no chyba, że dzisiaj stanie się coś dziwnego. I oczywiście wygrana EG na Damwon. Trzymajcie mnie za słowo. No. Easy. Dobra. Wracam do roboty. Trzeba nadgodziny robić, jest dostawa w tym tygodniu. Na razie.